Halo, skoro czekacie, to ja już zacznę. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w F1.23. Przespaliśmy się z tym, co widzieliśmy wczoraj, o ile zobaczyliście, co było wczoraj. Tutaj pragnę uspokoić, że będzie na pewno czas na to, żeby ponadrabiać to wszystko. Tylko ja też nie chcę się ograniczać, tak jak dzisiaj po prostu sfarfoclowałem totalnie sprawę. Bo ja byłem gotowy już streamować w zasadzie od 17, ale ustawiłem sobie streama na 20 i teraz cierpiałem, bo nie mogłem ani sobie odpalić My Team, ani nie mogłem sobie odpalić kariery, a Breaking Pointa też nie będę grał solo. Więc jedyne co mi zostało to przejechanie sobie jakiegoś Grand Prix, no i przejechałem sobie jedno Grand Prix, żeby sobie tak jeszcze potestować, trochę się zaznajomić bardziej z grą. Mam jakieś wnioski, przespałem się z tym wszystkim dosłownie i myślę, że dzisiaj będziemy o tym sobie rozmawiać, ale najpierw mamy oczywiście F1 My Team. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, witam w siedzibie FSO F1 Team, czyli fabryce samochodów osobowych F1 Team, Kondiana Zbrodniarz Łęk Junior i Pastor Maladondo. Treningi zostały już przeze mnie przejechane i przechodząc do kwalifikacji, od razu wam powiem, co się na tych treningach działo. Tempo jest niezłe, aczkolwiek kręcimy się w okolicach 10 pozycji. Tak wygląda Arabia Saudyjska w F1 23. Bardzo podobnie do zeszłego roku. Widziałem też w recenzjach na Golu i nie tylko w sumie na Golu, że jest problem z tym rozmyciem i to ma zniwelować niby nadchodzący patch, ale kiedy ten patch będzie, nie mam pojęcia. Dzisiaj mam nadzieję, że nie będzie kurwa 6 godzin streama. Nie, bo wczoraj w sumie przesadziłem, bo byłem zamknięty w pokoju przez 6 godzin. Temperatura sięgnęła 33 stopni u mnie w pokoju. I prawdę powiedziawszy, byłem spocony jak świnia i do tego zaczęła mnie boleć głowa. Więc podejrzewam, że jakbym jeszcze postreamował trochę dłużej, to mogłoby się to skończyć źle. Także dzisiaj na pewno nie tak długo, ale zobaczymy, czy przejedziemy 2 wyścigi, czy może 3. Przekonamy się. Umówiliśmy się też, że giveaway 16 robimy, bo tak w planach sobie myślałem, żeby jutro odpalić Breaking Pointa, a 16 karierę i Open Lobby, albo coś innego i Open Lobby, żeby sobie trochę też na multi pojeździć. Dzisiaj jednak stricte My Team. Zmieniłem kolorki naszych kombi Zenonów oraz kasku, bo mogę sobie posiedzieć troszkę i podubać. Dowiedziałem się też o jednej ważnej rzeczy. Podobno jest glitch, jest bug, gdzie nie można wczytać trzeciego slotu zapisu. Jak macie na przykład 3 kariery, to nie zapisujcie na razie na ostatnim slocie, bo możecie mieć problem z wczytaniem tego save'a, gdyż gra się crashuje. Nie wszystkim, ale niektórym się crashuje, także ostrzegam przed tym. W szczególności w wersji PC-towej. Dobrze, to co? Wyjeżdżam na tor. Yes, of course. Myślę, że jedno szybkie okrążenie sobie pizgnę naszym wspaniałym polonezem i zobaczymy, gdzie wylądujemy. Co to za fal starty? A zawsze pretensje. Szkoda, że nie mam tygryska zbindowanego. Jak za późno, pretensje. Jak za wcześnie, pretensje. A jak w punkt, też pretensje. Tylko pretensje. Jesteście pretensjonalni. Siemka, witam, cześć. Kurde, wyjechałem w takim miejscu na torze, gdzie jest trochę tłoczno, nie powiem. I boję się, że mogę czasem tą ekipę z przodu dojechać, dogonić. A nie zrobiłem sobie za dużo miejsca. No zobaczymy. Ogólnie rzecz biorąc, jazda po Arabii Saudyjskiej może powodować oczopląs, bo naprawdę jest bardzo barwnie, bardzo kolorowo i jest mega dużo reklamodawców. Nie wiem, co robi De Vries, ale chyba mnie przepuszcza. Dziękuję ci bardzo serdecznie, kochany De Vriesie, że przepuszczasz Kondianę Zbrodniarz Łęk na okrążeniu kwalifikacyjnym. Ten fragment mi tu strasznie przypomina Walencję. No i ostrzegam przed tarkami, bo niestety podłogą się bardzo mocno haczy i można sobie zawisnąć na takim fragmencie. Przed nami Albono na miejscu 14 na razie. On jest chyba na pomiarówce, tak mi się wydaje, więc nie wiem, czy zostaniemy przepuszczeni, ale też nie wiem, czy ja go dojadę, dogonię. No i przypomnijmy, że w My Team, w naszym pierwszym występie, poszło dobrze, poszło całkiem przyzwoicie, aczkolwiek strategią sobie trochę skomplikowaliśmy życie, co nie zmienia faktu, że udało się zdobyć punkty już na inaugurację sezonu, a przypomnijmy, że sezon przecież liczy teraz 23 wyścigi, zajebiście długi season i teraz jestem zajebiście blokowany przez Albona. I tu jeszcze Maladondo jedzie!
Chyba wyjadę drugi raz podczas tych kwalifikacji. Bo mi tutaj jakiś kraken z przodu zablokował. Fernando Alonso 1.30,2, a Kondiana Zbrodniarz Wang Jr. 1.29,8. A może mi nie przeszkodził, tylko pomógł, podholował troszeczkę. Witam, cześć! Na jetach zmienili wszystkie tarki i zakręty niektóre. Charles, czy ty wiesz wszystko na temat wszystkiego? Ja się tak zastanawiam. Czy ty wychodzisz z domu? Bo ja na przykład rzadko wychodzę z domu. Ale w sumie nie wiem tylu rzeczy. A ty wiesz tyle rzeczy. Ja jestem w ciężkim szoku, pod dużym wrażeniem. Witam serdecznie. Czy wczoraj cały punkt hamowania 2.0 przeszedłeś? Nie, chyba 5 z 17 rozdziałów przeszedłem. I wiecie, co jest najgorsze? Bo czytałem recenzję. Nie? I najgorsze jest to, że ja już trochę narzekałem, że nudny jest ten breaking point. A podobno im dalej w las, tym breaking point jest nudniejszy. Więc to nie napawa zbyt dużym optymizmem. Elo HHD, witam, cześć. Miło, że mogę umilić czas w czasie trasy. Dobra. Zobaczmy, jaki to jest rezultat. Na razie spadliśmy na trzecie. Ale podholowali nas w tym drugim sektorze. Nie powiem, że nie. Chyba nie będę wyjeżdżał. Pastor? Pastor... Gdzie jest Pastor? Pastor jest ostatni. Ze stratą 4 sekund. To chyba było niezbyt udane okrążenie w jego wykonaniu. Ale w naszym polskim zespole wierzę, że Wenezuelczyk się odnajdzie. Jaki silnik wybrałeś do FSO? Silnik Ferrari. Przepustka na podium. Lecimy. Silnik Ferrari w bolidzie Poloneza. Zmaściłem wczoraj, że nie kupiłem podium pasa, ale trudno, no, zrobiłem zakupy w sklepie. Na razie Charles z najszybszym okrążeniem. Co ty robisz, Charles? Uspokój się. I przechodzimy do następnej sesji kwalifikacyjnej. Czyli dobrze było, czyli Albono nam pomógł, a nie przeszkodził. Siemka, dziękuję bardzo. Jaki cel dla Pastora na ten sezon? Proponuję minimum 3 razy DNF. Dobrze, że minimum, bo wydaje mi się, że Pastor będzie częściej DNF-ował. Aczkolwiek to awarie mechaniczne. Nie odpaliłem ich na maksa, więc my będziemy raczej rzadko DNF-ować, chyba że ja gdzieś przypieprzę i urwę se koło. Mam wypisane mnóstwo wniosków po wczorajszym strumyku, który mam nadzieję bacznie prześledziliście i wyciągnęliście wnioski. Zacznę od zjebki, ale to też, to zjebka dotyczy wszystkich, spokojnie. To nie musicie się poczuwać do odpowiedzialności, bo to jest taka ogólna zjebka, tak jak na przykład, nie wiem, na apelu w szkole, taka ogólna zjebka. Co robi F1.23 w bestsellerach na Steam? Siódma pozycja w top 10. F1.23 jest jedno z najlepiej sprzedających się gier, a nie miała jeszcze oficjalnej premiery. To jest skandal, to jest potwarz. Ja po prostu wyprowadzam się z tego kraju i wylatuję, nie wiem. Mam jakiegoś agenta majstra na Islandii. Zaszyję się tam i będę sobie patrzył, jak wulkany wybuchają. I to będzie moje nowe hobby. A nie granie w F1. Przyspieszam czasy i wyjeżdżamy za moment. Także wiedzcie, że F1.23 jest bardzo dobrze sprzedającą się odsłoną F1. Może słusznie, bo przecież recenzje są pozytywne. Bardzo pozytywne. Mimo że gra jeszcze nie wyszła. To jest właśnie interesujące, bo ludzie recenzują grę, nawet dostają jeszcze te przedpremierowe kopie, recenzują grę, ale mówią, że no sorry, ale online'a nie mogliśmy sprawdzić, więc myślę, że będzie dobry, więc załóżmy, że będzie dobry, to mogę dać dobrą ocenę. To mi się bardzo podoba. Dobrze, 3 minuty do końca z hakiem, wyjeżdżamy na tor i walczymy o to, żeby awansować. Pastor przejechał teraz trochę lepsze okrążenie. Siemanko, witam. Tak jest, i chcę miodu dodatkowo. Co to za hasisko? Georgie, Duracell. Dobra, teraz myślę, że będzie trochę czyściej przed nami. I co, chcemy miodu? Chcemy miodu. Jedziemy. Kondiana Zbrodniarz Wang Jr. Mam dziś dobry humor. Teraz tu niebezpiecznie. Przejeżdżamy zaraz przez
sekcję walencyjną, bo naprawdę ten zakręt mi tu strasznie... Oj, zrobiłem Tony Hawka na krawężniku niestety. Ale mam nadzieję, że to nie pozbawi nas szansy awansu. Na razie szybciej niż Nico Hülkenberg o prawie sekundę. This is good. Czemu sobie kierownicę nie kupisz? Kupiłem! Tylko nikt mi nie powiedział, że kupno kierownicy nic nie da. Musisz się bardziej postarać, żeby mnie przekonać, wiesz, bo... Bo już mnie namawiają 10 lat, a jestem ciągle nieugięty. Musisz wykazać się jakąś, wiesz, inicjatywą, lepszą inicjatywą. Bardziej się zaangażować. Okej, czy mnie ktoś właśnie dogonił? Ktoś, kto się ze mną chce ścigać podczas okrążenia kwalifikacyjnego? Duracell! Okej, zobaczmy, jaki to będzie czas. Czy damy radę? Tak, damy radę chyba. To dla moich ziomków. Czekaj, czekaj, jeszcze patcha nie było, jak wiadomo, wyjdzie patch, to będzie. Ale co będzie właśnie? Nie wiadomo, co będzie. Ty. Skąd ty wiesz, klocek, że ja... Widziałeś na tym? Mamy dwa bolidy FSO w Q3! Pastor 8, Kondiana 7. Nice! 1.29.7, 1.29.8. Ale ty jesteś spostrzegawczy. Wszystkiego najlepszego, Konradzie. Dobrze! Ale mamy dobry bolid już na start, tylko nam się zlewa kolorystycznie z Ferrari. Ale to nic. Nie, nasza czerwień jest bardziej czerwona niż Ferrari. Ferrari jest ciemniejsza. Siemanko. No. To co, przedstawię wam mój pierwszy wniosek po ograniu F1-23. Spędziłem z tą grą na razie 10 godzin i muszę teraz potwierdzić przed wami, przyznać się, że mam frajdę z jazdy. Mam frajdę, przyznaję się z bólem serca. Jestem strasznie zażenowany swoją postawą, ale podoba mi się jazda w F1-23. Ten model jazdy naprawdę dużo zmienia, prawie wszystko zmienia tak naprawdę, bo to jest najważniejszy aspekt gry wyścigowej. Bolidy nie są takie klockowate, ociężałe. A podejrzewam, że wy będziecie odczuwać to jeszcze lepiej niż ja. I będziecie jeszcze bardziej zadowoleni niż ja. No więc... To było zresztą widać, bo jak mi się coś nie podoba, no to się, kurde, aż tak bardzo z tym nie będę męczyć. A wczoraj to mi się nie chciało odchodzić od komputera. Gdyby na przykład moja mama tutaj wparowała i bym powiedziała, gaś ten komputer, to ja bym powiedział, że spierdalaj, mamo, nie zgaszę komputera, chyba że ty mi tutaj wyłączysz zasilanie. I jeb, koreczki poszły. No i tak pewnie by się to skończyło, ale na szczęście nie mam takiej sytuacji w domu. Mogę sobie grać do woli, mogę być uzależniony do woli. Także, no wczoraj to wykorzystałem na maksa. Dobrze, szanowni państwo, przyspieszamy czasy. A próbowałem metalów. Ale jestem też, właśnie chciałem tutaj, mam jeszcze wypisany taki podpunkt, że poślizgi występują nawet na pełnej trakcji. Także ostrzegam pełnotrakcjowiczów, że nie można sobie tak o... beztrosko jechać. Wiecie, że tutaj fajeczka, tutaj jakieś piwerko, nogi na stół i jedziecie sobie z koksem. Nie, tu trzeba być jednak trochę czujnym. Wyjeżdżam na tor, szybkie okrążenie, nabijamy kolejny czas. To, Nysybruch, to jest u mnie normalne w domu. Wy tak się nie odnosicie do rodzica? Myślałem, że to jest normalne. O! To mój tata! Dawaj, mała, jak wygrasz, wrócę z mlekiem. O kurde, dobra, próbujemy. Ja nie chcę nic mówić, ale Jamnik obiecał 100 za wygranko. Trzeba się postarać. Lecimy, dziękuję za donej ciocha. I czy przeholowałem w T1? Chyba lekko przeholowaliśmy. Mieliśmy też wczoraj śmieszną sytuację w nocy, jak już wszyscy spali. Wrzucę to w formie shorta. Ale gra niestety, no na razie ma dużo błędów. O Boże, o Boże, o Boże, Bożenko. Dużo błędów graficznych.
Cholercia, ja sobie dałem tylko jedną próbę, więc muszę się bardziej postarać. Jeśli chcę wywalczyć lepszą pozycję niż P10 w Arabii Saudyjskiej. Ciekawe jak pójdzie Pastorowi, na razie jest siódmy. Bardzo problematyczny jest ten zakręt, nie powiem. Chyba najtrudniejszy dla mnie na całym torze. I teraz Kondiana wyjeżdża z ostatniego zakrętu. Nie zrobi Verstappena. Nie przyhaczy o bandę. 1.29.2 Pereza. Szósty dopiero Perez jest. A Kondiana zbrodniarz. To nie było dobre okrążenie. P10 w kwalifikacjach w takim układzie. Jak już się raz nie wstrzeliłem w zakręty, to już była pizda z dziobem i niestety wystartujemy z P10, ale z drugiej strony to i tak jest dobra pozycja startowa. Powiedz mi, słoneczko, to nasze korciło ciebie, żeby już zobaczyć, jak wygląda tor Vegas. Tak, wywoływałem tam wczoraj czerwone flagi na tym torze. Stwierdziłem, że to jest idealne miejsce. Okazało się, że to nie jest idealne miejsce, ponieważ tor, no taki ciasny to on nie jest, nie jest ciasnym wieśkiem. Jest on mimo wszystko dosyć szeroki. Jeżeli chodzi o zespół FSO, pozycja 8 i 10 w kwalifikacjach, dobra robota. Kontynuacja z wczoraj czy kariera od nowa? Kontynuacja z wczoraj. Wczoraj przejechaliśmy jedno Grand Prix My Teamowe, jedno Grand Prix karierowe. Teraz jesteśmy w My Team ponownie. Jedziemy wyścig numer 2 z 23. Pragnę ponownie podziękować bardzo serdecznie za wsparcie wczoraj, za oglądańskość, za obecność do późnych godzin nocnych. A także podziękować Kupsonkowi, że ogarnął nam świetną miniaturkę do My Team, gdzie nasz bolid stoi zaparkowany przed fabryką samochodów osobowych. Nie miałem jeszcze takich miniatur. Takich oryginalnych. Także bardzo serdecznie mu dziękuję. Tylko 0,8 wolniej, dobre tempo zapowiada się na wyścig. Zaraz ci pokażę. Dytka. Znaczy zaraz ci pokażę, jak ja dobrze jeżdżę. Patrzcie, jak ja mam super lśniące stroje. Zmieniłem w nocy. Pracowałem nad tym w pocie czoła, żebyśmy się prezentowali lepiej w bolidzie i poza bolidem i myślę, że wykonaliśmy świetną pracę pod tym względem. Mamy świetne stroje, ale jednak Polska górą. Ja mam zbyt dobry humor, majstry, bo pierwszy raz od ilu lat, czekajcie, kiedy była 20? 3 lata temu, nie? Chyba jestem w miarę usytasy z tego, w co gram. Naprawdę. I tutaj nikt mi nie popsuje tego humoru. Nawet jakieś gruchy HD jakby przyszły, to nie jesteście w stanie mnie rozsierdzić, bo ja jestem zdania, że każdy sobie gra jak chce. Najważniejsze to, żeby się bawić. Bawić się, radować się, albo śmiać się ze streamera, jak powie coś głupiego, albo odwali coś głupiego na torze. Ja tu przyszedłem poprawiać wam humor. Jak ktoś ma kija w dupie, no to przykro mi. Można go usunąć chirurgicznie, albo można się nadstawić i szarpnąć, ale to niestety może dokonać pewnych uszkodzeń, odbytu. Więc nie polecam takiej opcji. Takie osoby mam nadzieję, że będą siedzieć cicho i będą tutaj pozwolą nam się dobrze bawić podczas wyścigów Grand Prix Arabii Saudyjskiej. Lecimy z tematem FSO F1 Team. Jak pójdzie nam dzisiaj? Proszę o obstawianko pozycji. Który skończy Pastor, która skończy Kondiana? Przypomnę, startujemy z P10, Pastor z P8. Let's go, oddaję Croftiemu głos. Jak tylko gra się wczyta. A to jeszcze trochę potrwa. Hejka, cześć! Pastor 10, Kondiana 7, Kondiana 8, Pastor 9, czyli zamienimy się pozycjami. Wysoka, pozycja 6. Marcin, dziękuję, że we mnie wierzysz. Postaram się ciebie nie zawieść. Łomża obstawia, że wypadniemy z punktów. No to sobie jeszcze w takim razie poczekamy. Co jeszcze mam tutaj zapisane w modelu jazdy? Że jest bardziej precyzyjny i czuły, że jest mniej ciężki i poślizgi nawet na pełnej trakcji. Ale model jazdy generalnie jest lepszy. O, lecimy z tematem. Zaznaczę tylko, że gra jest zainstalowana u mnie na dysku SSD, więc to nie jest chyba kwestia tego, że dysk albo coś, ale zaraz mi ktoś powie, że no Kondaci, ewidentnie masz za słaby komputer.
Czy Kondiana jest bardziej precyzyjna i czuła? No na pewno Kondiana Junior ma lepszy refleks niż Kondiana Senior, bo to wiecie, już nie te lata. To F1 porównał być bardziej do F1 20 czy 19. Jakbym miał wybrać pomiędzy tą dwójką, to chyba do 19. Fantastic effort from Charles Leclerc yesterday, and it's put him on pole, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Looking down. Co dzisiaj jadam na śniadanko? Płatki z mlekiem. Siemka weryfany. Hamilton, Perez, Ocon, Maldonado, Norris, Wang. No, piękna jest ta Kondiana, nie? Najpiękniejsza w stawce. Hulkenberg, Bottas, Albon, Stroll. Oscar Piastri, Magnussen, Tsunoda, Sargent, Tsunoda. No tak, to też jest Tsunoda. Magnussen, Tsunoda, Sargent, Tsunoda. Crofty zapomniał, że w Alfa Tauri jeździ jeszcze przecież De Vries, ale nie dziwię mu się. As always, to talk you through the action. Now, let's talk about Charles Leclerc. Well, it was a really impressive lap in qualifying to get pole position. Jacobik, zbliżenie na Ocona dla ciebie z dedykacją. Patrz, jak on jest piękny w tej grze. A teraz zbliżenie na Kondianę dla wszystkich z dedykacją. Nasza piękna kierowczyni, wspaniała Polka w polskim zespole. Polska górą! Tak, jest chyba jakiś błędzik, gliczyk. Strategia wyścigu. Ja i teraz ja już wiem, że opony typu soft w tej grze to samobójstwo. To jak ktoś chce popełnić sudoku tylko, to zakłada softy. Dlatego też zaczynamy właśnie w ten sposób. Ja nie będę ryzykować zakładaniem najbardziej miękkiej mieszanki na ten wyścig. Możecie pisać: Kondaci, pojebany jesteś, zakładaj te softy, nie pierdol. Możecie nawet pisać dokładnie słowo słowo to, co powiedziałem. Ja i tak was nie posłucham. Ta strategia zostanie przeze mnie zastosowana. Zastosichen. Dobra, kliknąłem parę razy, żeby nie było przypału, żeby nie było wtopy. Może jakiś safety car, może jakaś czerwona flaszka. Zobaczymy. Jedziemy, majstry. Zapraszam na okrążenie formujące. Ale lekkie ladżyki mogą być. Bo tak jak mówiłem, z klatkarzem są jakieś jaja, totalne jaja i nie potrafię tego opanować. Czy warto kupić F1 Manager 22? Może lepiej Motorsport Managera, jeśli nie masz, a jeśli masz, no to wtedy może ewentualnie, ale z tych dwóch menadżerów to Motorsport Manager jest dużo lepszym menadżerem niż F1 Manager. Ale się lśnimy. Arabia Saudyjska nocą. W nocnych wyścigach są jaja z FPS-ami. Zauważyłem to. Jak wam się podoba nasz bolid? Proszę tutaj o rzetelną ocenę od 0 do 10. Do jakiej F1 można to porównać? Faktycznie trochę ma wspólnego z 20 i 19, jeśli chodzi o model jazdy. Da się! Nawet zachęcam! Lights out and the way we go! Ścigamy się! Dobry start, Kondiany Zbrodniarz! Tylko się wpakowałem w środek. To może być trochę bolesne. Mamy Pastora po zewnętrznej, muszę uważać na mojego teammate'a. Nice! Mamy miejsce numer 8 już na samym początku. I mało tego, zabieramy się za Okoniastego. Hamujemy później, był lekki kontakt, szarpnęło mną, ale żyje. I to jest najważniejsze. Fenomenalny start Kondiany Zbrodniarz Łęk. Łomża, mam nadzieję, że ci głupio teraz. Ja już się nigdy Łomży w takim razie nie napiję. Ale dobra, to jest dopiero pierwsze okrążenie z 18. Jeszcze wszystko się może zdarzyć, majstry. Tutaj już zaczynają nam odjeżdżać Mercedesiarze i Perezisko przed nami. Maldonado walczy z Okonem, on też chce awansować, chce w zasadzie wrócić na pozycję, z której startował. A Kondiana zalicza całkiem przyzwoity początek. Leclerc też się obroni przed Verstappenem. Dziwna sprawa, dziwna. Teraz mój ulubiony zakręt. Nie przyjrzałem się, jakie oponki zostały założone wśród konkurencji, ale
W okolicy nie widzę żadnego zawodnika na softa. Okej, będę teraz naciskany, atakowany. Ale ja pojadę tutaj defensywnie w ostatnim zakręcie. I pozycja została obroniona. Także mamy pierwsze okrążenie. Nawet Maladondo na tym skorzystał. Lecimy. A on zamiał softy. Jak na co najeżdżam? A, na tarki jakieś, nierówności. Panie, jak ja najeżdżam, to mi całe krzesło wibruje. O, tutaj przejechałem to fatalnie. Ale wydaje mi się, że za mną, przez to, że walczą, to oni przejechali to fatalniej. Ulala. Ze ścięciem. Dobra, do jakich jeszcze wniosków doszedłem? Hehe. Przepraszam za mój prymitywny humor. Albo chuj, nie przepraszam. Taki już mam i tyle. Chciałem pochwalić sztuczną inteligencję w tej grze. Jest waleczna, nie boi się, ciśnie. Aczkolwiek też czasami jej się zdarzy przyhamować trochę wcześniej, jak jest po wewnętrznej. No, zależy jaki zakręt, zależy od toru tak naprawdę. Ale daje radę, ja jestem zadowolony z jej waleczności i agresywności. Nie jest przesadzona, bo na przykład po 18 pamiętam, ile razy byłem rozdupcany przez sztuczną inteligencję. Wracając jeszcze do tego, jak się bolidy prowadzą, pragnę was uczulić na to, że już mamy żółtą flagę. Co się dzieje? Kto odpadł? Caution, caution. Ktoś odpadł, czy mamy po prostu jakieś pro... Aha! Verstappen już na drugim okrążeniu! Ha! Może będziemy mieli tutaj dużo ciekawsze mistrzostwa niż te prawdziwe formułowe mistrzostwa. I to jest awans na pozycję szóstą. Maldonado ósmy. Dobrze. No, majstry, to chciałem was bardzo serdecznie uczulić na to, że w tej grze wydłużyła się droga hamowania. I to jest... To może zaskoczyć w szczególności na pierwszym okrążeniu, jak hamujecie do pierwszego zakrętu. To mi się już zdarzyło parę razy, jak odpalałem jakiś Grand Prix, że no musiałem gdzieś się ewakuować na pobocze albo wjeżdżałem komuś w tyłeczek. Także miejcie to na względzie i nie wiem nawet, czy ta gra nie jest mega profesjonalna, nie? Czy ona czasem nie odwzorowuje tego, że się za kimś jedzie w tunelu. Nie myślisz sobie, a zahamuję w tym samym miejscu, co zawsze, mimo tego, że jadę za kimś bardzo blisko w jego tunelu aerodynamicznym. I wtedy zong, nagle droga wydłuża się jeszcze bardziej. Także uważajcie. Na rondach też uważajcie. No i dobrze, kolejne okrążenie pokonane. Według naszej strategii będziemy zjeżdżać na 10. Także w sumie jakby te medy jeszcze się trzymały, to opóźnimy ten zjazd. Ale nie chcę kombinować z zakładaniem softów na końcówkę wyścigu, bo naprawdę... Może to jest kwestia tego, że gra sobie przypomniała F1 2013. Bo tam opony te najbardziej miękkie były też bezużyteczne, też się bardzo szybko zużywały. A tutaj naprawdę bardzo dużo tempa się traci już po zużyciu 30% gumy. Czyli de facto już na trzecim, czwartym okrążeniu. Kondi, brzydki jest ten look. Mogę ci zamienić, ale to musisz przekonać resztę czatu. Daj znać, jak ci poszły pertraktacje z resztą czatu. O kurwa. Ops. Ale no damage. Tam co? Wszystkie opony posysały. Okej, no dobra, to jest podstawowa różnica. Moja nawigacja! Na rondzie, prosto. Dobra! Ty, ale nie ma tu ronda. W ogóle...
Dlaczego żaden, chyba żaden tor Formuły 1 nie wykorzystuje ronda? Przecież to jest genius. Wtedy by, na przykład ktoś by zblokował i mógłby pojechać na rondzie prosto. Na jakimś torze ulicznym. A skoro Formuła 1 idzie w stronę takich stricte torów ulicznych, za chwilę będzie przewaga w kalendarzu torów ulicznych, to czemu by nie wykorzystać jakiegoś toru, nie stworzyć toru z wykorzystaniem ronda, ale farfocel. Tragedia. Masakra. Podnieciłem się za bardzo, bo pomyślałem o rondzie. Dziękuję ci, moja nawigacja, że mnie rozproszyłaś. Jak już nie wejdziesz w jeden zakręt, a potem nie wejdziesz we wszystkie. Zerknąłem sobie na tą recenzję, która się pojawiła na Golu i chciałem się tutaj trochę nad nią pochylić. Bo po pierwsze, bardzo krótka jest ta recenzja. Nie bierze pod uwagę aspektu sieciowego. I twierdzi, że to jest najlepsza F1 od lat. Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, nie jest to najlepsza F1 od lat, ale jest to lepsza F1 niż F1 22. Byłem nawet trochę zaskoczony, że inny redaktor w ogóle recenzował F1. Jest to ogólnie też chyba jedna z najwyższych ocen na razie z całej średniej, bo zerknąłem sobie na Metacritic i gra ma o jeden punkt, jedno oczko wyżej niż F1 22. O, zapraszamy na naszego majstrowego Discorda. Automat, automat. Ale nie mówcie Longsiemu, na czym jeżdżę. Bo może go to zmyliło, że tak dobrze ten... Kurde, ten streamer, ale on dobrze chodzi w te zakręty. Ale on płynnie jedzie. Podoba mi się jego pulsacyjne hamowanie, jest super. Tylko chyba jedzie na automacie, pewnie sobie pomyślał. Że nie mówcie mu. A wiesz? Fuck! Myślałem, że nie wiesz. A tu się chciałem trochę podroczyć. No dobra, trudno. No, ale wracając do tej recenzji jeszcze. To nawet nie jest recenzja, tylko bardziej ta opinia, nie? Na Golu wprowadzili coś w stylu skróconych recenzji, które nazywają opiniami, a nie recenzjami. Czyli jest dużo mniej tego tekstu. No kurde, trochę tych minusów tam wypisał, ale ocena dalej 9 na 10, nie? Jestem w lekkim szoku. Okej. Tymczasem, Borem Lasem, będzie grubo w ostatnim zakręcie. Chyba ktoś mi wjechał w tyłeczek. To nie fair, powinienem ja wjeżdżać innym. I tym kimś był albo Okoniaste, albo Fernando Alonzidło. Zrobił za mną się lekki pociąg, ale na pewno pozytywem jest to, że i tak potem mamy dalej jakąś przerwę i mamy drugi pociąg, więc to nie jest tak, że ja blokuję wszystkie boty. A zużycie jak wygląda? 30%. O, tragedia. Teraz postaram się wejść w pozostałe zakręty dobrze, ale nie wiem, czy to się uda. Nie! Dramat! Z dramat tego kierowcy! Muszę ścinać! Żeby utrzymać się przed Alonso, który ciśnie na softach. Ale Mercedesy są poza zasięgiem sieci, więc nie ma co tutaj dyskutować i mieć nadziei na to, że my te Mercedesy zaatakujemy. Ja w ogóle, majster, zły na was jestem. Muszę o tym powiedzieć. Muszę się wam wyżalić. Bo ja nie wiedziałem, że takie coś występuje i że takie coś jest, no, prawie że powszechne wśród streamerów i wy mi nie powiedzieliście tego. Że Charles mi tego nie powiedział, to jestem po prostu w szoku. Słyszałem o bardzo popularnym motywie, że streamerzy na przykład ustalają, ale to może zaraz powiem, ponieważ ja tutaj muszę uskuteczniać defensywną jazdę. Będzie grubo, będzie ostro, ale trzymamy się jeszcze na czele tej grupki. Chyba będzie jeszcze jedna próba ze strony Alonso w pierwszym zakręcie. Trzymam wewnętrzną. I jestem bez szans. Absolutnie bez szans. Bez odpowiedzi na szturm L-planu.
Dobry manewr. Nie powiem, fajnie by było się podholować za Alonso na DRS-ie. Może nawet go z powrotem wyprzedzić, kto powiedział, że Kondiana złoży broń. Tylko nie chciałem jakoś na Hama się wciskać jeszcze w tym T1, bo jednak ta różnica prędkości była zbyt duża. DRS-y są bardzo mocne w tej grze. Dobra, a co chciałem powiedzieć o streamerach? Ja się w ogóle do tego biznesu nie nadaję. Mówię biznesu specjalnie, bo dowiedziałem się, że streamerzy robią taki manewr, że ustalają na przykład, że streamują 2 godziny. Dziękuję za taktycznego donate'cha, Hazel. Bardzo mi się podoba, jak wchodzisz w te zakręty swoim bananem. Yeah. Chciałabym zobaczyć, jak to robisz na żywo. Jest taka możliwość w słodziaku? W sensie co, banankam? Ale to jest wczesna pora, to może ja nie będę jeszcze tego pokazywać. We are staying out, dziękuję za donate'cha. Może niektórzy o tym nie wiedzieli, ale majster, niektórzy streamerzy ustalają, że streamują na przykład 2 godziny i jak widzowie chcą, żeby streamer streamował dłużej, to muszą dać donate'a. Uważam, że to jest kurwa genius! Chcesz, żebym dłużej pograł w gierkę? Dawaj, płać hajs, chuju! Moim zdaniem świetny patent. Także ja ustalam jutrzejszego streama, że będzie trwać 5 minut. Za każdego donate'a przedłużam o 30 sekund. Więc myślę, że to jest bardzo dobry deal. Skoro tak ludzie teraz robią, to ja, że tak powiem, popłynę z prądem i dostosuję się do reszty streamerów. Super sprawa. Trafiłem tak na jednego streama. Wyświetlił mi się na tubie gościa, który streamował Residenta. Ale wiecie, co jest najgorsze? Że to kurwa działa! I to jest dramat! Może to działa. Oho, będę atakowany. Uwaga! Ale nie zostawimy to za dużo miejsca. To było ostre hamowanie. Możliwe, że ja zostawiłem te ślady. Okej, za nami Leclerc, który boksował. To nie jest rywal nasz bezpośrednio. Wow, ale ciśnie, okoniasty. Nie. Alonso owszem, ale Okona nie ma opcji, żebym przepuścił. Nie ma takiej możliwości. Nie w tym świecie, nie w tym uniwersum. Kondiana zbrodniarz Łęk pała nienawiścią do Francuza. A teraz Leclerc będzie musiał sobie z nami poradzić. We are boxing this lap. Okej, czy Czarek będzie chciał atakować już teraz? Nie polecam generalnie, ale będzie nas atakował. Okej, spadamy na miejsce trzecie. Przypominam, że jeszcze będziemy zjeżdżać. No dobrze mi się gra, dobrze mi się jeździ. Podobuje mi się to wszystko. Znaczy nie wszystko. Jakby ta gra jeszcze była bezbłędna, to by było spoko. Kolejny podpunkt moich wrażeń po pierwszym dniu obcowania z F1, jaki sobie wypisałem. To problem z polską wersją językową. Bo część tekstów została na nowo przetłumaczona i mają one trochę większy sens, a część nie i część w ogóle nie została dostosowana, żeby się mieściła w ramki. No teraz boxing. Coś wam zaraz pokażę, bo może nie wszyscy widzieli wczoraj, ale przez to pojawił się drobny problem z jedną funkcją, bo gra ma od iluś tam serii, chyba od 15, możliwość komunikowania się poprzez mikrofon z inżynierem, nie? Uwaga, quick time event. Optymalnie, elegancko. Wyjeżdżamy i teraz pytanie, na której pozycji? Dziesiąte, jesteśmy w punktach. O fuck.
Słuchajcie, bo kiedyś jak chciałeś się zapytać o pogodę, to mówiłeś prognoza pogody albo prognoza dupy, to też łapało. Ale teraz zobaczcie, co zrobili. Zmienili na raport meteo. Nie będę mówić tego ponownie. Ale teraz osoba, która na przykład pierwszy raz gra w F1 od Codemasters, będzie chciała powiedzieć, dowiedzieć się, jaka jest pogoda. No i będzie krzyczeć do mikrofonu, drzeć się, dlaczego to nie działa. Raport meteo! Raport meteo! Raport meteo! TVN Meteo! Gdzie mój Zubilewicz, jak jest potrzebny? Także w polskiej wersji zmienili prognozę pogody na raport meteo. No ale jak użyjecie komendy prognoza pogody, prognoza pogody, to zadziała. Także polska wersja pod pewnymi względami się poprawiła, bo mamy backmarkerów, ale z kolei pod innymi się pogorszyła. Także wychodzi na zero. Dalej jest troszeczkę niedojebana. Kierowca przed tobą. Kierowca przed tobą. Aha. No czyli on nie zjeżdża, czyli... No tutaj będzie drama, tutaj będzie tragedia. Spadliśmy za Alonso, spadliśmy za Gasly'ego, jesteśmy na hardach. Może damy radę dowieźć punkty. Ocon będzie problemem. Maldonado jest w punktach. Troszkę się osuniemy, tylko nie wiem, czy ktoś obstawiał 8 i 10. 9 i 10 chyba się pojawiło w waszym obstawiańsku. Jazda po torze ulicznym zawsze była dla mnie stresująca. A teraz jeszcze bardziej, bo chcę przed wami dobrze wypaść. Z reguły było tak, że jak powiedziałem, że dobrze wypaść, to wypadałem z toru. Pamiętacie karierę Williamsem? Już jestem inne dziecko. Już jestem przeżarty przez to życie. Jest dużo bardziej rozważny. Zmądrzałem niesamowicie. Jestem teraz mądry w chuj. I Alfą Omegą też jestem. Znam się na wszystkim, także za cokolwiek o mnie, cokolwiek mnie zapytacie, ja jestem w stanie wam odpowiedzieć, udzielić wam dodatkowo prawidłowej odpowiedzi. Także, majstry, śmiało, walcie jak w dym. Zaraz sobie wybiorę jakieś wygodne pytanie z czatu, jeśli w ogóle jakieś się pojawi. Okej, to było trochę ryzykowne, przecież tak blisko. Are you sure about that? Świetne pytanie. Odpowiem na nie. Tak. Widzisz? Mówiłem, że jestem w stanie odpowiedzieć na każde możliwe pytanie. O, Maldonado poradził sobie z Oconem. Czyżby tu była jakaś bratobójcza walka? Ale polski zespół faworyzuje Polaka. Polkę. Także... Zaraz tutaj będziemy się komunikować przez radio z Pastorem. Multi 1-2, Pastor, Multi 1-2. Do not attack Kondiana. Multi 69. To jest. Skończył mi się ERS. Ładuneczek mi się skończył. A Pastor się mocno zbliżył. Także będziemy się bronić. Pastor ma teraz lepsze tempo. Zaczynam coraz bardziej podejrzewać, że w tej grze jest odwrotnie. Pamiętacie tamte stare czasy, jak narzekałem, że no w kwalach boty są przekokrzone, ale potem w wyścigu już jest dużo lepiej z ich tempem. Teraz jest odwrotnie. Teraz w kwalach ty jesteś koksem. A w wyścigu już nie.
Okej, to nie było foksowe. Siemanko! Okej, gap to the car ahead is 2.5 seconds. Żenujące okrążenie w wykonaniu Kondiany, zbrodniarz junior. Co ona robi? No to teraz będzie grubo. Bo DRS będzie odpalony, ale piękny, piękny polski bolid. Zajebiście szybki polski bolid, god damn it! Absolutnie zero szans, żeby odegrać się na Maladondo. Chyba, że teraz. Nie zastosował się do komunikatu. Także Kondiana mu pokaże, gdzie raki zimują, okej? Nie ma takiego wyprzedzania naszej czołowej kierowczyni. Oj, będą potężne kwasy w zespole FSO. Zespole fabryki samochodów osobowych. Ich pierwsze podejście, ale muszę powiedzieć, że ich pierwsze podejście do stworzenia nie samochodu osobowego, tylko bolidu Formuły 1 dosyć owocne. Dobra robota. Tylko niestety w My Team dalej nie można zmieniać elementów wizualnych samochodu. To tak przekazuję informacje dla osób, których to interesuje. Na przykład innych mogło interesować, co jadę na obiad. Ja wtedy odpowiadam, jadę spaghetti. Akurat w tym jestem mistrzem, w robieniu spaghetti. Nawet testowałem różne warianty. Robiłem kiedyś z fiksem do burgerów, wyszło dobre. Ale jak zrobiłem z fiksem do gulaszu, to już nie było, to już było niezbyt zjadliwe, także nie polecam. F1 Manager ma wyjść chyba 31 lipca, ale jak zapłacisz więcej 300 zł, to się po prostu zapłacisz nie 250, tylko 300 zł, to masz 3-dniowy wczesny dostęp. Nie zapowiadali, że będą chyba w ogóle. Uwaga, muszę defensywnie. Ty, my w ogóle tego Gasly'ego smyrniemy może, bo się zbliżamy. Mamy lepsze tempo niż Gasly, razem z Maladondo. Postaram się ułatwić mu robotę, bo tutaj trochę mu przeszkadza, mógłby jechać szybciej, mógłby atakować Gasly'ego. Na pewno tam przez radio już psioczy, że puśćcie mnie, bo jestem szybszy niż Kondiana. Ale jak damy radę dogonić Gasly'ego, go zaatakować, co lepsze wyprzedzić, to może i Pastorowi to się uda. Nie słyszałem o tym, że mają być wymienne te elementy. Ogólnie była taka może nadzieja, pojawiła się iskierka nadziei, bo w tym trybie F1 World odblokowuje się nowe elementy, ale nawet one nie zmieniają wizualnie tego, jak twój bolid wygląda. Okej. Pierdolony jest tu ewidentnie zbyt wolny. Mamy DRS, ale czy ja chcę atakować już teraz? Chyba nie mam wyjścia, nie? Wolę się wstrzymać i zaatakować w tym miejscu. W sensie do ostatniego zakrętu, będzie bezpieczniej. Dziękuję za taktycznego, Harnasz. Kiedy powrót Bożydara Huntsforta? Bożydar Huntsford się zachlał. Nie będzie powrotu. Aktualnie znajduje się w klinice odwykowej. Ale to, że nie potrafił zastąpić, wejść w buty Kondiany, to go po prostu zniszczyło wewnętrznie. To jest F1-23? Tak! Tak ta gra wygląda. Jest też w tytule napisane. Ja bym ciebie nie oszukał, drogi widzu. Dobrze, pozycja zyskana, szanowni państwo, jest siódme. Mordę! Tragedia! Katastrofa wręcz! Ale to wszystko było częścią planu, żeby pomóc Pastorowi. I kto teraz jest ósmy? Ten gość. Wierzycie mi, nie? Że tak chciałem.
Raz, dwa bolidy FSO, już przed Gaslym. Ale jadę, dokładnie. Tylko nie przewidziałem tego, iż pastor mi teraz siedzi na dupie, a ja nie mam za bardzo czym się bronić. O, chyba że posłuchał komunikatów radiowych, bo coś mnie nie atakuje. Teraz dopiero próbuję. Czy robiłem zupę olejową? What the hell is this? Co to zupa olejowa? Robiłem kiedyś zupę makaronową, że ugotowałem po prostu sam makaron. Dodałem trochę soli do gotującej się wody. Wiecie, zainspirowałem się Walaszkiem. I to była cała moja zupa. Ale dodałem tam różne rodzaje makaronu, więc dlatego zupa makaronowa. Last lap, guys, last lap. No ma ewidentnie lepsze tempo w drugiej fazie wyścigu Maladondo. No zobaczymy. Jak mnie teraz zaatakuje jakoś porządnie, to nie będę się wciskał na hama. Tylko wpierw trzeba porządnie zaatakować. No i Czarek to wygrał, wykorzystał niefart Verstappena. My zaraz będziemy mieli z głowy pierwszy wyścig na dzisiaj, My Team. No to chyba pastor mnie smyrnie w ostatnim zakręcie. Nie wierzę, no ale nie chciałem się na hama też wciskać. Tak jak powiedział Alonso, siódme, ósme, ósme, siódme. Dla mnie żadnej różnicy, o kurwa, dobra. Dla mnie żadnej różnicy nie ma, tyle samo punktów. Teamwork majstry, FSO poradziło sobie bardzo dobrze w Arabii Saudyjskiej. Tak wciąż odczuwalne. Mało tego, Alonso kierowcą dnia. Zaraz ciekawa informacja na temat. Tak, za każdym razem ta informacja się wyświetla, jak nie odfajkujesz. Możesz odpalić na VR-ce, ale nie wymaga gogli. Czyli w sumie nie wiem, jak to działa, skoro nie wymaga gogli. Sorry, coś mi się popieprzyło, że ja się normalnie wypowiadam. A, bo wy jesteście w szoku, że ja nie krytykuję jakoś tak mocno tej gry. Zaraz, spokojnie, zaraz tutaj znajdę coś na mojej liście. Bo ja tu mam w sumie taśmy na każdego z was. Mam tutaj wypisane. Na przykład mam tutaj wypisane Kuba RQL, podpalacz sierocińców, Damzer razi prądem stare baby, Przemek 122, przepraszam, 122 przekroczenia prędkości w ciągu jednego roku, nieuchwytny przestępca, policja nie może go złapać, Morokus tak naprawdę nie jest z Maroka. Także na każdego mam i na F1.23 też mam, bo co? Mam tutaj kilka niepotrzebnych zmian. Na przykład, moim zdaniem, kompletnie niepotrzebną zmianą jest to, że teraz, jeśli chcesz mieć wyścig z samochodem bezpieczeństwa, to musisz odpalić przynajmniej 35%. Na 25% już samochodu bezpieczeństwa sobie nie włączysz, a w poprzednich odsłonach się dało. Więc dlaczego ta zmiana? Nie wiem. Raczej powinienem zapytać, po chuj ta zmiana. Także nie wszystko mi się tu podoba. Polonizacja, tragedia. Grand Prix jest ukryte. Dużo błędów w graficznych, jak już wspomniałem. Na przykład miałem Russella bez zębów. Te rozmycie, nie da się wyostrzyć tej grafiki bardziej. Oto nasze oficjalne wyniki. Ja sobie łyknę Energolka. Well, after an incredible day of racing, who was your driver of the day, Ant? Max Verstappen seemed to just effortlessly weave through the other drivers today without a care in the world. He was definitely my driver of choice. It's time to see how things are shaping up in the constructors. To jest jedna z tych zmian, którą po prostu drapiesz się po głowie, zastanawiasz się po co. Dlaczego to zmienili? Nie było żadnego powodu, żeby to zmieniać.
join us once again as we continue to bring you all the excitement of Formula One. Tak, został mi jeden z wczoraj, więc jest spożywany. Nie było debolaja z frytkami niestety. Nawet nie było pizzki, bo stwierdziłem, że właśnie sam sobie pogotuję dzisiaj. Także taka drobna zmiana. Szanowni Państwo, już Wam pokazuję klasyfikację i zaraz Wam pokażę smutne highlightsy. Pastor z 8 na 7, Kondiana z 10 na 8, po raz kolejny mamy punkciki. DNF Maxa Verstappena. Klasyfikacja wygląda następująco. FSO F1 Team, mamy tyle samo punktów z Pastorem. 9 i 10 miejsce, w klasyfikacji konstruktorów pozycja 5 z 12 punktami. Alpiniści mają 4, a pozostali mają po 0. Jeżeli chodzi... Co? Za mocne to Ferrari jest. No bez przesady. W ogóle Verstappen przez tego DNF-a ma no, zwycięstwo i kurde 0 punktów, więc... To bardziej przypomina trochę symulację sezonu 2022 na razie, a nie 2023, bo pamiętacie, dawno, dawno temu kibice Ferrari byli tacy zadowoleni z początku sezonu 2022, myślą sobie, kurwa, no jest w pytę, ojebiemy, zdobędziemy wszystkie możliwe tytuły, nie możemy tego spierdolić, ale potem wiemy, co się wydarzyło. Tymczasem FSO F1 Team zalicza bardzo dobry start sezonu. Ja jestem usytasy z tych 6 punktów. Jest to i tak już dużo lepszy rezultat niż w pamiętnym Williamsie, w Taczka Gaming z Robertem Kubicą. Też nie rozumiem tej zmiany, nie? Muza se gra. Muzy już nie ma. Muza se gra. Muzy już nie ma. Także możecie się bawić w DJ-a teraz w menu. Dalej, co jeszcze mogę Wam pokazać? Wyświetlanie powtórek. To też zostało przesunięte na sam dół, nie wiem z jakiej paki. To jest niestety bardzo posmutniałe nam te powtórki. Schowam Wam ten paseczek. Duży napis powtórka, na co już zwróciliście uwagę. Stop, czekajcie. A nie, już myślałem, że coś jest nie tak ze sponsorami, ale wszystko jest git. Robert powinien mieć ikonę w tej grze komputerowej. Absolutnie! Skoro Kamui dostaje ikonę, to czemu Robert miałby nie dostać? Absolutnie się zgadzam. Nie zdziwiłbym się Avril, gdyby faktycznie tak było. Bo w tym kodzie gry i tak już od dłuższego czasu panował śmietnik, więc może to, wiesz, no tutaj rozbudzasz nadzieję, że może w patchu się coś zmieni. A to przepraszam. Przepraszam wszystkich fanów Ferrari. No ale słuchajcie, fani Ferrari. Były też czasy... bardzo dobre dla was. No przypomnijcie sobie na przykład sezon 2008, gdzie Felipe Massa... A, no tak. No dobra, ale był też sezon... Vettel przyszedł, prawda, do Ferrari i... No. Chyba, słuchajcie, naprawili nam highlightsy. Drugi tor, nie widzę tutaj żadnych dziwnych ujęć z kamery. A co my tu mamy? To będzie kontra na Pastorze. No ja to muszę komentować normalnie jak ze starych czasów, jak w ligach VRL. Kolejna zbrojniarz będzie chyba próbowała zaatakować w pierwszym zakręcie, pojawia się po wewnętrznej, hamuje dużo później, na szczęście Pastor zauważył ją w lusterkach. A jak powszechnie wiadomo, obiekt w lusterkach jest w rzeczywistości bliżej. I na szczęście Pastor po prostu na razie się nie rozbija, to jak nie Pastor. A wy pewnie myśleliście, o Kondaci zakontraktuje Pastora i Kondiana będzie razem z nim jeździć, ale będzie się sypać w tym zespole, iskry, w ogóle rozpierdol totalny. A tu pełna kulturka. Przechodzę dalej, bo teraz oddaję nasz zespół w wasze ręce. Co będziemy ulepszać? A mamy piękne te stroje. Pięknie się świecą. Nie wiem, Max.
jestem rozczarowany, podobnie jak ty. To jest kurwa dramat. Ta gra jest dramatem. W pewnych aspektach. Aerodynamics proponujecie. No dobrze, dobrze. Dział będzie zadowolony. Być może będziemy musieli jeszcze rozwiązać... Tłumiki wychylenia dostaliśmy. A, bo przecież mamy na Australię przygotowany pakiet upgrade'ów. Patrzcie, 22. Przewinę troszeczkę. Stop! Mamy właśnie części aero. Ale możemy dowalić więcej części aero. Kto nam broni? Pytanie tylko, jakie części aero my chcemy? Mamy redukcję oporu. Możemy sobie zainstalować jakieś płyty. Albo ruchomą klapę. Jeżeli chodzi o DRS, maksymalny otwór wlotowy możemy sobie powiększyć. Chrzanić regulamin. To będzie taka wielka jopa, że nie przyczepią się, bo mamy ten immunitet jako polski zespół. Nam wolno więcej. Mechanizm uruchamiania. Bo teraz mamy w Polonezie, tak, w FSOF 1 Team, że żeby uruchomić DRS, to ja muszę zjechać do moich mechaników i oni muszą ręcznie go otworzyć. Chyba że ktoś jest tak wygimnastykowany, że jest w stanie się wyczłapać, wypiąć z pasów, wejść na tył bolidu i samemu sobie otworzyć DRS i potem samemu zamknąć. Także musimy dopiero opracować mechanizm uruchamiania. Jeżeli oczywiście chcecie, bo możemy na przykład to olać i zadbać o profil klapy przedniego skrzydła. Albo zainstalować halo, bo nie mamy w ogóle. Nie myślisz, że za szybko ci się rozwinie bolid i zaraz będziesz dominować? Nie martwię się tym, Tom, bo jest magiczna opcja, rozpocznij nową karierę. No nie musi być kontynuacja tej. Zresztą nastawiałem się, że ta gra będzie posysać i żeby nie powtórzyła się sytuacja z poprzednich lat, gdzie przejechałem bardzo mało sezonów, wolałem nie ryzykować i nie startować jako czerwona latarnia Formuły 1. Idź wytrzymałeś, bo za dobrze ci idzie. Bzdura! To są skromne punkty. Ja wolę w ten sposób, Kuba, bo wiesz, ja, wiesz, ile ja mam siwych włosów przez F1? Ty możesz sobie wyobrazić, ile ja mam siwych włosów przez F1. Bo w poprzednich latach non-stop był ciągle ten stres, kurwa. Ciągle był ten stres. Kiedy pierwsze punkty? Kondaci, ty kurwa nie umiesz jeździć, weź w końcu, zrób coś. Weź se zmniejsz ten poziom trudności, bo chuja grasz. I tak non-stop. Ja dostawałem po prostu dreszczy, tak, dostawałem siwych włosów, pociłem się nadmiernie, nadmierna potliwość, tak, to jest straszne, ja współczuję wszystkim tym, którzy to mają i ta gra po prostu doprowadziła mnie do strasznego stanu. Teraz chcę uniknąć, teraz dbajmy o swoje zdrowie psychiczne, majstry, o tym się nie mówi, ale trzeba o tym, trzeba powiedzieć, to nie jest temat tabu, chodźmy do specjalistów, jeżeli mamy taką potrzebę, rozmawiajmy z ludźmi i przede wszystkim nie grajmy w F1, to wtedy nasze zdrowie psychiczne na pewno się poprawi. A teraz... odpalamy w takim razie ten mechanizm uruchamiania w DRS-ie. I on będzie... I do tego jeszcze bym dorzucił jakiś upgrade wytrzymałościowy, skoro tak mówicie. W sumie nie musiałem wychodzić z tej... Ole. Ale to wygląda. Wygląda to jak silnik odrzutowy, a to tylko pyszne płatki śniadaniowe. Test niezawodności, elektronika sterująca, albo akumulator, albo skrzynia. Może skrzynię biegów sobie trochę poprawimy. O Boże, po Australii jest Aberzejdżan. Nie cierpię Aberzejdżanu. To na razie tyle, jeśli chodzi o usprawnienia. Następnie sekcje. Mamy 3 miliony... Na razie tutaj nic nie zrobimy, ale za to możemy wejść w działania i tutaj też się do was zwrócę o pomoc. Możemy zrobić koncentrant na dziale aerodynamiki, możemy zrobić integrację, czyli zjedzą sobie tego devolaja, ale tylko z działu aerodynamiki. Nikt więcej. Pozostali będą głodować, będziemy ich głodzić w naszym polskim zespole. Możemy odpalić treningi dla Pastora. Możemy zrobić sesję filmową. Wiadomo z kim. Wiadomo z kim, if you know what I mean. Jaka sesja filmowa, to oczywiście, że z Pastorem. Albo spotkanie z prasą, drugi kierowca. Co robimy? Sesja filmowa. Tak myślałem, że chcecie zobaczyć Pastora. I następnie możemy jeszcze dorzucić, skoro będziemy usprawniać dużo elementów aerodynamicznych, to damy tego devolaja. I do tego jeszcze dorzucimy treningi w symulatorze. O nie. 30 marca mamy gorące okrążenia Pirelli.
Okej, przesuwam czas do przodu. Nic więcej tutaj na razie nie zrobiłem. Pamiętajcie, przypomnijcie mi, jak bijemy 10 level naszego teamu wspaniałego, zajebistego, że będę mógł zakontraktować nowego sponsora i go oblepić. Oblepić bolid tym sponsorem. Lecimy dalej wobec tego. Ten dział poprosił się o udział w dzisiejszym spotkaniu, aby wspólnie rozwiązać pewien problem. Jakiż to problem? O nie, będę wybierać między Francuzami. Dobra, nie czytam tego pytania, zakładam, że tutaj chodzi o to, kto jest piękniejszy. Esteban Ocon czy Pierre Gasly? Gasly, dobrze. Uważam, że jest piękniejszy. A, to będzie mój rywal. No, to mi się to podoba. Okej, mam zmienić tego lupa na tym. Jest drobny problem, okej? Bo albo ja jestem niekumaty, albo gra nie posiada opcji usuń sponsora. Bo słuchajcie, wejdziemy sobie tutaj, pole sponsora numer 6. No i kurde, no nie widzę opcji usuń. Niestety. Nie wiem, czy im się zapomniało to zaimplementować, ale teraz nie mogę usunąć sponsora z Halo, mogę wybierać między lupem albo PSD. To jest teraz wybieranie jak między gównem a żygami. Takie drobne niedopatrzonko wśród twórców F1-23. No zobaczymy, damy szansę PSD, sami stwierdzicie, czy jest ładniej, czy jest brzydziej. Ale no za wiele tutaj niestety nie zrobimy. Dobrze, przechodzimy wobec tego do... Tylko najpierw zrobię takie badanie wśród publiczności. Ile osób chce zobaczyć gorące okrążenie Pirelli? Chcecie zobaczyć gorące okrążenie Pirelli? Nie. Nikt. Dobra, dzięki majstry. Pomiń i przejdź dalej. To niezłe gorące okrążenia Pirelli. Żodyn nie chciał. Obok mnie jest miejscowość, która nazywa się Żodyń. Zawsze śmieszy. Szanowni Państwo, jesteśmy już w Australii. Fajnie, że są nowe monitory, ale ciągle mi brakuje w tej karierce chodzącej pani menadżerki, która, wiecie, tutaj z telefonem jakiś... Pamiętacie, w 17 albo 16 chodziła sobie taka pani, czasami do nas zagadywała. No. Szkoda, że tego nie ma. Bo to są zgrywusy, ja wiem, że to są zgrywusy. Dobrze, majster, ja tylko sobie zerknę na moje części, jak tutaj wygląda status. 22%, 11, 19, 7, 18. Dobra, nie będziemy na razie nic zmieniać. Skrzynia biegów najbardziej obrywa, ale jeszcze tutaj wytrzyma. Następnie co? Cześć do kolejnej sesji. Jeden trening sobie pizgnę, a pozostałe będę symulować. Bo trzeba się przyzwyczaić. Zobaczymy, jak bolid FSO będzie sobie radził na tym torze. Szybko idzie, kurde. Co to jest? Dlaczego tu pada? Nie zamawiałem dzisiaj deszczu. No i co ja mam teraz zrobić? Ja to niezbyt dobry w deszczu jestem. Ale dobra, spróbuję swoich sił. Lecimy, przejściówki, let's go. Wczoraj się w sumie za dużo nie napatrzaliśmy, jak wygląda gra w deszczu. Przejechałem tory uliczne. Wszystko się dalej świeci. Jadę! Będzie śmiesznie. Coś mi się tak wydaje. Sorry, to mój okrzyk godowy. Zaraz, czy... Mój spray był taki szybki, kondacie jedziesz tak wolno, że spray spod opon cię wyprzedza. Teraz lepiej!
Wiecie, jakie mam zdanie na temat programów treningowych? To jest bardziej żmudna robota chyba niż siedzenie w biurze. To zaliczanie programów treningowych. Dobrze, że dodali opcję symulowania, bo... Przyznajcie, kto jeszcze ma frajdę z powtarzania tego, co odsłonę, jeżdżenia tych samych programów treningowych? No, w mordę Jerza! Marcinie, według recenzji na Golu, no to jest odsłona, która wprowadza najwięcej zmian od lat. Ale recenzent sobie nie sprecyzował od ilu lat, więc no... Nie można mu chyba zarzucić, że mówi nieprawdę. Bo jak chodziło mu na przykład od 1 lat, to ma rację. No zmieściłem się ledwo. Chyba nie będzie trening zaliczony na fioletowo, ale... Czy jest mi z tego powodu źle? Przykro? Nie bardzo. Chyba, że was to rozczaruje, to przepraszam najmocniej, majstry. Chwila prawdy. Patrzyłem na czat. Jakie zmiany? Czerwona flaga. Dystansu. I ten. Patrz teraz, Marcin. Nie ma muzyki, jak przyspieszasz upływ czasu w sesji treningowej. W jakiejkolwiek sesji. Pa. Znaczy, pa. Słuchaj. Teraz możesz usłyszeć, jak ludzie klaszczą. No i tak to życie leci sobie, nie? Nie no, bez przesadyzmu. Chociaż z drugiej strony ja chcę symulować następne sesje. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Wyniki. Nie wygląda to dobrze, nie widzę tu Kondiany, ale jesteśmy szybsi niż Juganju. Chociaż może warunki się też poprawiają, nie? Jest taka opcja. Siemanko, Fantazja Futbolu, witam cię bardzo serdecznie. O, przepustka na podium, większy napis. Także znajdziesz tutaj trochę zmian. No. Ale mówię, jestem bardzo zaniepokojony, teraz tak całkiem serio, tym Breaking Pointem. Potem jak przeczytałem, że na początku jest ciekawie, moim zdaniem nie było, a potem robi się nudno. Będę musiał coś wykombinować, żeby było śmieszniej w takim razie, jak będę jutro streamować Breaking Pointa. Ale damy radę. Mogę się zaopatrzyć, na przykład zaopatrzyć w alkohol. Mogę na przykład przygotować jakieś super zajebiste utwory, jakieś zagadeczki sobie porobimy, jakieś może quizy. Będzie super zabawa. Skoro granie będzie zabawne, to chociaż my sprawimy, że będzie śmiesznie. Mam taką przynajmniej nadzieję. Pierwszy trening zaliczony, dalej zobaczymy, jak wygląda. Jeszcze nie symulowałem treningów w F1 23. Może tutaj coś się zmieniło. Sprawdźmy to. Dogłębna analiza tej gry dzisiaj. Znaczy kontynuacja poprzedniego streama. Przejść do kolejnej session. Pyk. Przejść do szybkiego treningu. Pyk. Dobra. No to lecimy. Z aklimatyzacją. Szybki trening. Punkty są najważniejsze. Pasek dalej się źle przewija. Ale to nic. A może tak miało być? Co tu jeszcze możemy zrobić podczas tego treningu? Ja to nie ja, bo ja to ja. Polonez to taka kupa w deszczu Stinky Cheese. Stinky Cheese. Dzięki, ja to nie ja, bo ja to ja. Ja to nie ja, bo ja to ja. O. Dziękuję ci bardzo serdecznie za aktywnego donata. Dobra. 70% szans powodzenia, lecimy. O, teraz pasek zadziałał. Super, lecimy dalej. No i cały trening machnięty. O, porażka. Zbyt mało czasu, no to sorry, już nic nie zrobimy. Koniec sesji.
Zostaje nam jeszcze trzeci trening. To już sobie właśnie zdążyłem zaspoilerować, że rozdziałów jest 17. Ty patrzcie, myszka Miki tam siedzi. Po prawej. No widzicie, tak się układa to serduszko. Nieważne. Trening trzeci. Szybki trening. Jazda. 100%. Ale długo schodzą! No już 15 minut zmarnowałem, a tylko 150 punktów zdobyliśmy. To czekajcie, spróbuję jeszcze zrobić... Zrobię to? Zrobię! Fantazja futbolu, dziękuję ci bardzo, ale pragnę zwrócić ci uwagę, żebyś przystopował. Nie dawaj mi tyle hajsu. Ja nie jestem ten streamer, który przedłuża streama, bo ktoś da hajs. Ja w ogóle nie zasługuję. Jestem strasznie ciulowy streamer. Nie dość, że kiepsko jeżdżę, to jestem nieśmieszny. Więc nie wiem za co to, ale dziękuję ci bardzo. Dobra, spróbujemy jeszcze. Mamy 50-50. Mamy radę? Oh! Fuck! Nie daliśmy. Koniec treningów. Ale zaraz, zaraz. Czekajcie, teraz powiedzcie majstry, bo ta informacja może się przydać innym majstrom. Czy wykupienie tego abonamentu na EA uwzględnia na przykład, w sensie tryb Breaking Point chyba też normalnie działa, nie? Czyli dostajesz, wyprowadźcie mnie z błędu, jeśli mówię źle, ale dostajesz 5 godzin na granie w F1 23 i skupiasz się tylko i wyłącznie na Breaking Point i go przechodzisz. Da się tak zrobić? To jest skratę. To na to chyba jeszcze nikt nie wpadł. Ja mam EA Play i nie mam Breaking Point. Kurde, pomyśleli o tym. No to zaraz, zaraz, czekajcie, stop, stop, stop. Bo zdania ekspertów są podzielone. Na stek będzie. No czyli jak się postarasz, to może to pykniesz. No zaraz chyba skrócili, nie? Właśnie z 10 godzin do 5 godzin. Siema Matchball, co cię ominęło? Wyścig cały. No dobrze, dobrze, Grzechu, widzę. Bo Grzechu tutaj spamuje non stop. Dobrze, cieszę się twoim szczęściem, super, super. Ja bym na twoim miejscu kupił jeszcze jedną. A tak, żeby była. Dobra, to co? Bierzemy się za kwalifikację, na szczęście słoneczne. Teraz skupienie, koniec gadania o pierdołach. Teraz ważne rzeczy, czyli FSO w kolejnym wyścigu. Mam nadzieję, że kolejny raz zdobędziemy punkty. Let's do this. Qualifications. A, dzięki. Towarzystwo jest wyborowe, doborowe. No jutro pewnie skorzystam z wyborowej, żeby się lepiej jeździło. Żeby się dodatkowo rozgrzać. Wam też polecam. Jaki jest jutro dzień? A, nie ma jeszcze weekendu, cholera. Ale to nic, jak ktoś ma takie warunki, to zachęcam. Będziemy przechodzić, nie wiem czy całość Breaking Pointa, ale spróbujemy przejść całość. Może zdążymy, może to pyknie jutro. Też podejrzewam w godzinach takich podwieczornych, wieczornych. Zobaczymy jeszcze jakie tam scenariusze, bo nie wiem jakie scenariusze wykombinowali, ale mam nadzieję, że będzie wesoło. Tak i zrobimy stream family friendly dla dzieci, a teraz czas na kwalifikacje, miałem sobie wyjechać, wyjadę sobie raz i będzie. I wystarczy. Szybkie okrążątko, lecimy. Czy twojej pani kierowczyni nie przeszkadzają piersi podczas jazdy? Nie wiem czy przyjrzałeś się dokładnie uszatek, ale... Podejrzewam, że duża część z was ma większe piersi niż ona. Także absolutnie to nie przeszkadza w niczym. Witam. No to myślę, że damy radę jutro. Ups. Bo już trochę mamy przeszednięte.
Tak, będąc z wami zupełnie szczerym, to do tej pory w naszym prawdziwym sezonie Formuły 1 Australia to chyba był najlepszy wyścig, nie? To się najwięcej działo. Największe cyrki. Dziękuję za taktycznego. Oho, czy to jest pan Marcin niezawodny? Jest i nasz ukochany, cudowny włoski placek Face Kondiasz. Jak się mamy, panie pizza Face, jak zdrówko i humorek? Proponuję nowe, najostrzejsze chipsy Lejsy, są fajne, ostre. Piflak z tobą, Budapeszt pozdrawia. Są fajne, ostre. Czuję się dobrze, mam dobry humor. Gramy sobie w F1, właśnie sparfoclowałem tutaj w zakręcie. Dziękuję ci za donejciocha, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Cieszę się, że tutaj cały czas do nas wpadasz, panie Marcinie. I cały czas wiernie czekasz na fiflaczka. Kiedyś go zrobię, a pizzy skosztuję. Tylko nie wiem, o które dokładnie chodzi. Dobra, to nie było dobre kółko, bo widziałem, że pojechaliśmy tylko szybciej niż Dżuganżu i Albono. Australia to był Armageddon. No a pozostałe wyścigi, nie ma dramaturgii w ogóle w tym sezonie prawie żadnej. Na razie kiepsko to wygląda, sezon 2023. No i kiepsko się zapowiada, co będzie dalej, no. Czekamy na jakiś bardzo dobry wyścig, taki... No teraz w Hiszpanii było naprawdę bardzo dużo manewrów wyprzedzania, nie? Spoko, spoko. Ale sam wyścig jakoś taki... przeminęło z wiatrem i już za bardzo nie pamiętam, co tam się działo. Poza tym, że Tsunoda dostał niezasłużoną karę. Znaczy niezasłużoną, dyskusyjną karę. Proponuję wyścig w stylu przesadzonych reakcji i ekscytowania się, czym da. Mam od tego specjalnego człowieka, którego mogę za chwilę zaprosić. Taki komentator, ale on nie będzie całego wyścigu wam komentował. Ale początek może. Dobra, zobaczymy zaraz, czy będziemy wyjeżdżać po raz kolejny. Na razie szybciej niż Pastor. Rekord w drugim sektorze w ogóle. O, pan Marcin wysłał donate'a i przyspieszyłem. Dobra, nasz bolid się tutaj chyba średnio sprawdza. Czy ja chcę zaryzykować? Oczywiście, że chcę. Nie wyjadę. Cheese and Cayenne to jest ten pieprz. Pieprzny pieprz. Status toru zatłoczony. To też jest chyba nowość. O, trochę się przesunęliśmy, ale mam nadzieję, że wystarczyło. Przepustka na podium. Fuck. Fuck. A gdzie my? Jest. Dobra. Strzepnąłem pod czoła. Mamy to, ale trzeba się poprawić w następnej sesji kwalifikacyjnej. Bo jeszcze możemy czasem tutaj odpaść. Jest ryzyko odpadnięcia. Calculated, kalkulatoret. O! Muzyczka na chwilę chciała przebić. To też jakoś dziwnie. Teraz wejdziemy pod koniec sesji. Wiecie, rozumiecie, znacie ten sport nawet lepiej niż ja. Tor będzie bardziej nagumowany, może bardziej też rozgrzany. A tutaj wszystko ma znaczenie. Nic nawet nie było blisko. O, reakcję serduszka widzę na czacie. Dobra, jadę. Czy gra wam się kolorystycznie, wizualnie bardziej podoba niż poprzedniczka? Cholera, muszę chyba trochę odpuścić, bo Piastri mnie może bloknąć. A my tu nie mamy nabitego na razie żadnego czasu. Bo faktycznie jest mniej kolorowo, bardziej realistycznie. No teraz w ogóle słońce tak daje, że prawie nie widzę, gdzie jadę. Nie jest to oczywiście nowa jakość, nowogeneracyjna, ale nawet prezentacja Forcy mnie troszeczkę rozczarowała. W sensie spodziewałem się większych fajerwerków, jeśli chodzi o grafikę, o poziom wizualny nowej Forcy. Ale na przykład bardzo mi się spodobało na prezentacji, że można teraz ustawiać... z której pozycji sobie wystartujesz w wyścigu. Czyli nie ma tak, nie będzie już marudzenia, bo to jest strasznie irytujące, nie? Że w niektórych wypadkach czasami gra wymaga od ciebie, żebyś tam zajął, powiedzmy, trzecią pozycję, albo walczył z twoim rywalem, a twój rywal zawsze startuje z przodu. No i niestety Piastri mnie bloknie. Chyba, że mu się wcisnę.
Ależ oni walczą w kwalifikacjach. Niesamowite to jest. W zależności od tego, z której pozycji będziesz chciał wystartować, dostaniesz taką, a nie inną liczbę PD. Bardzo fajny patent, ale już mniej fajny patent to to, że musisz być podpięty do internetu, nawet jeżeli chcesz grać karierę offline. Czyli w sumie już nie offline, tylko to jest kariera online. Serwery im wysiądą, to sobie nie podpalisz karierki. Dobra. Siódma lokata. Panowie, panie. Czeka nas mocne sranie. Ferrari jest zamontowane w moim bolidzie. Fajka Jacob, dziękuję ci bardzo za super czata. Super czatowego donajciocha. No, silnik wiadomo, Maciek, że jest ten sam. No, dzisiaj sobie pogadamy, bo wczoraj było naprawdę duże zamieszanie na czacie z powodu premiery, a dzisiaj już jest spokojnie, także możemy sobie gadać. Pastor niestety odpadł Irenmachen. 13 lokata. Kondiana walczy dalej. Trzeciej sesji kwalifikacyjnej. Silnik jest cały czas ten sam, tylko oni tutaj wprowadzili jakieś bardziej realistyczne cieniowanie i przez to kolorystyka się tej gry trochę zmieniła na ciemniejszą, na w teorii bardziej realistyczną, mniej cukierkową. Ja powiem tak, na razie mi się to podoba, ale nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że po prostu ta gra wygląda inaczej, troszkę. A ja przyzwyczajony tym, że 20, 21 i 22 wyglądają w zasadzie kropka w kropkę tak samo. Może dlatego mi się to podoba. Ale potem zobaczymy, czy na dłuższą metę się tutaj nie okaże, że te kolory są męczące czy coś. No zobaczymy. Okej, okay, majsterkowicze kochane, jesteśmy w Q3. Będziemy walczyć o lepszą pozycję niż 10. Teraz tego nie spieprzę, jak w Arabii Saudyjskiej. Ulepsz pastora. Ulepszymy go. Zainstalujemy mu nowe te wszczepy, jak w Cyberpunku. Czekacie na ten dodatek, czy nie czekacie na ten dodatek? Ja wiem, że czekacie na ten dodatek, a przecież bestseller na Steamie. Widać. Nawet jak ktoś nie czeka, to kłamie. Kłamie mi w żywe oczy. Robocopa zrobimy z pastora, dokładnie tak. Jadę. No ale i tak mam nadzieję, jeszcze wracając na chwilę do Forcy, że gierka wypali, że będzie przyjemna na multi i się tam też pościgamy. No a tutaj zapraszam na Open Lobby w dzień premiery oficjalnej, czyli 16. Jak ktoś będzie chciał się pościgać na multi. A jak będzie nas za mało, żeby zrobić Open, to się wbijemy komuś innemu i zdestabilizujemy mu sesję. Robiliśmy już tak w przeszłości. Potem nas wyrzucali. Bo przyszło bydło z Polski i tylko popsuło zabawę. No ja tak się w sumie trochę czułem wtedy, ale było śmiesznie. Mamy porównanie do czasu Sańca. Zaraz zobaczymy, czy my jesteśmy mocarni w drugim sektorze. Jesteśmy mocarni? Nie. Tracimy 1/10. Traciliśmy więcej chyba niż w pierwszym. Jeżeli aktywowałeś opcję crossplay na starcie gry, no pewnie w opcjach też się da to zmienić później, to jak najbardziej. Powiem wam, że teraz to okrążenie, które przejeżdżam, to jest jedno z najcięższych okrążeń w moim życiu, bo strasznie mnie gryzie w nosie. Musiałem przejechać całe kółko nie drapiąc się. Teraz mogę się No, dobra. Od razu lepiej. Siódma pozycja w kwalifikacjach. Good job, Kondiana. Czy będzie kiedyś u ciebie Cyberpunk? Będzie! Ludzkość się tego domaga, żebym ja zagrał w Cyberpunka, ale będę musiał go niestety cenzurować, wycenzurować. Ej! Majstry, to jest efekt taki...
takiego dymu, czy mam wrażenie, że asfalt płynie w prawym dolnym rogu? O, przestał! Ale jajca! Płynny asfalt! Chmury może jej nie zapierdalają w tej grze, ale za to asfalt zapierdala. Pewne rzeczy się nie zmieniają. Coś w tej grze musi zapierdalać. Szkoda, że nie przeklikałem tego szybciej. To byśmy zobaczyli może tutaj. Ale te kamyczki w high definition, dobrze to wygląda. Tymczasem, skupiając się na ważniejszych sprawach. Kondiana, siódmy czas, pokonaliśmy dwa Astony oraz McLarena Lando. A, i faktycznie. No trudno. Verstappen ma tutaj podgórkę w tej grze. Pamiętasz o podium pasie? Nie, no, nie, no wydałem wszystko w pizdu w sklepie i nie mam teraz za co kupić podium pasa. Także nie kupię dla was podium pasa, ale za to gra będzie mi co każdy wyścig, co każdą sesję przypominać, że jest coś takiego jak podium pas, także mam nadzieję, że to wystarczy. Pastor, wyglądasz bardzo fancy w tym stroju. My podlewalowaliśmy, wbiliśmy trzeci. Kondiano, zbrodniarz, Wang Jr. No i teraz proszę po raz kolejny was, majstry, kochane, o obstawiańsko, którą pozycję zajmiemy w wyścigu. Przypomnę, że na razie nam się tutaj klaruje taka sytuacja, woda, hemoglobina, taka sytuacja, nie? Że w kwalifikacjach jesteśmy mocniejsi niż w wyścigu. Ale 20 okrążeń w Australii to powinna być przyjemna jazda. Wreszcie bariery są troszeczkę oddalone, więc mamy większe pole do popisu, jeśli chodzi o przestrzeliwanie zakrętów. Zobaczymy. Kondiana P5, Pastor DNF. Kondiana P5, Pastor P9. Kondiana P6, Pastor P10. Czyli dwa bolidy w punktach de facto. Lipton Kondiasza. Teraz powinno być chyba Frugo Kondiasza już. Możesz zmienić nazwę profilu? I awatar na Frugo? Czy to już się nie da, to byś musiał chyba stworzyć nowe konto. Kondiana DNF, Pastor DNF. To mi się podoba, Ramzes. I potem fajrancik, idziemy łoić wódę. Jak tam wam się czeka? O, dobra. This might not be the season opener anymore, but it's no less an event. So welcome to Albert Park for the Australian Grand Prix. -33 stopnie, to tyle, ile mam w pokoju aktualnie. Ale wy to wiecie. Teraz czy Crofty przeczyta prawidłowo stawkę? Wsłuchajmy się. Edging out Sergio Perez, who lines up P2. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Russell, Sainz, Wang, Verstappen, Fernando Alonso, Norris, Stroll. Verstappen z karą przesunięty. Kondiana szósta startuje. Maldonado, Bottas, Albon, Oscar Piastri, Joe, Tsunoda, Magnussen, Hülkenberg, De Vries, Hülkenberg. Lights out. Just moments away. It's time to go down to the track. Anthony Davidson. Dwóch Hülkenbergów dzisiaj w stawce. W Australii żyje ponad 750 gatunków gadów. Zajebisty filmik ostatnio oglądałem, gdzie dwa kangury się nadupcały i jeden dostał takiego luja ogłuszacza, że przeleciał przez blaszany płot, robiąc w nim dziurę. Zajebisty film. I jeszcze co ja zajebistego oglądałem, ja nie wiedziałem, że w Stanach Zjednoczonych jest most, który nazywa się niszczycielem ciężarówek, bo jest za nisko zawieszony. Nie można go podnieść bardziej i ciężarówki wpieprzają się w niego non-stop. Już tyle ofiar nałapał. Zajebisty, zajebisty. To akurat taki content, jak mi YouTube poleca, to super. A nie jakieś tam, kurwa, dramy z fagatami i innymi tam. Majstry, to powiedziałem, mówiłem dzisiaj o psychice. Polecam też oglądać materiały na przykład o kangurach,
a nie jakieś dramy YouTube'owe. Naprawdę. To też pomaga w zachowaniu trzeźwości umysłu i nie powoduje problemów w waszej psychice. Polecam i pozdrawiam, kondaczcie. A ja tutaj dbam o wasze zdrowie. Dobrze, strategia oczywiście, że taka, a nie inna. Nie będę zakładać softów, bez ryzyka. Zaczynamy okrążenie formujące. Siema Worodziej, witam bardzo serdecznie. No wiesz, każdy Maciek, widzisz, to ta gra właśnie taka jest. Ja może odpalę. Naprawiony jest jeden błąd, ale pojawia się nowy błąd. I tak równowaga w przyrodzie została po prostu zachowana. Love you too, Worodziej. Dużo softów jednak się pojawiło. Także nasza strategia bardzo zachowawcza. Ale po doświadczeniach z pierwszego Grand Prix unikam jak ognia. Abyśmy Kamilu nie próbował trollować, ale pozdrawiam Bojana. Nie mam zagadki muzycznej na dzisiaj przygotowanej. Na już taki, jak będzie taki standardowy tryb już streamowania Matchball, to zagadki muzyczne wrócą. A może nawet będą zagadki, bo kiedyś robiłem już takie zagadki, co to za kierowca. Może pojawi się nowy typ zagadek. Także bądź czujny. Pozdrawiam Bojana w takim razie. Żółta flaszka. A my jedziemy. It's lights out and away we gołujemy. Ależ start, kondiany, zbrodniarz, łęk! Czy to będzie trzecia pozycja w T1? Może być... kurwa! Dobra, dobra, jest git. Miałem komentować w inny sposób. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Jarosław Paszczyszek i skomentuję dla Państwa pierwsze okrążenie Grand Prix Australis. Zaczynamy świetnie, kondiana wystartowała z animuszem ze swojego pola startowego. Była na przesłanie na trzecim miejscu, ale spadła na piąte. Teraz problemy na krawężniku, wytrzepało ją jak gówno w betoniarce, ale trzyma się, próbuje walczyć. Za nią Verstappen, mistrz wspaniały holenderski, Max. Będzie próbował zaraz atakować bolid Poloneza, przepraszam, FSO, F1 Team. Jeszcze muszę się przyzwyczaić do tych nowych nazw, ale myślę, że to nie zajmie mi więcej niż jedno okrążenie tegoż wspaniałego Grand Prix Australis. Szanowni Państwo, naciska Verstappen, czy kondiana się obroni? Kondiana jest zacięta, kondiana zażarcie walczy, kondiana się łatwo nie daje, tanio skóry nie sprzedaje i trzyma Verstappena na dystans, chociaż to kosztowało ją wyjście z tego zakrętu i Verstappen traci czas, kondiana traci czas do Sańca. Ale piąta pozycja, ciekawe jak poszło team partnerowi Pastorowi. Czy się rozdupcył? Czy się nie rozdupcył? Oto jest pytanie. Wyjeżdżamy na prostą start meta. Kondiana ciągle piąta. Perezisko, jego wspaniałe piścisko prowadzi. Verstappen na razie ma problemy, teraz musi się skupić na tym, żeby bronić się przed Leclerciem. Dziękuję Państwu za uwagę, bo kurwa zaraz tracę oddech. Muszę odpocząć. Oddaję kondacz, jemu głos. No. No i oddał. Pytanie tylko, czy Jarosław Paszczyszyn oddał i zatrudnianie go do komentatorki oddaje. Tego nie wiem. Ale co powiecie, no ruszenie z miejsca było całkiem przyzwoite. Piąta pozycja. Ja tutaj nie będę czarować, no prędzej czy później. Wydaje mi się, że prędzej, jak tam oponki przestaną dobrze pracować. Verstappen i Leclerc nas smyrną. Pytanie, kiedy to nastąpi, bo może to nastąpić nawet już na tym okrążeniu. Na te zmiany na torze w Australii, moim zdaniem na plus. O, już teraz, już nie zdążyłem zablokować Verstappena. Tym razem się nauczył, żeby tutaj kondianie się wciskać po wewnętrznej. Aczkolwiek Udzian mówi, żeby tanio skóry nie sprzedawać, więc nie będziemy tanio skóry sprzedawać. Udzian też mówił, Polska górą! I teraz pokazujemy, że FSOF 1 Team to nie jest chłopiec do bicia, ani koń. Też szeroki ten wyjazd. Wszystko rozmazane. Ostrzej się nie da. Ups. Teraz z DRS-ami będzie już dużo ciężej. Ale tu się jeszcze, myślę, obronimy. Wytrzymamy ten
atak Red Bulla i Ferrari. Strasznie mi się podoba, że w tym modelu jazdy można z powrotem kontrować. No ja wtedy w F1-22 czułem się jak przyspawany do podłoża. Tutaj tak nie jest. Jest lepiej pod tym względem. No i co, ten Red Bull miał być taki zajebisty z DRS-em i w ogóle wyprzedzać bez problemu? Dziękuję za taktycznego! Jak się ten kurwa ląduje? Czy kręgik z powietrza rozładować? Możesz rzucać! Najwyżej się rozbaćga! Rozbryźnie! Dziękuję ci bardzo za donajciocha! No Verstappen nie może znaleźć pomysłu, jak Kondianę ugryźć w tyłek. Widzicie, majster mu chyba sprzedać jakiegoś protipa, bo on tu na razie nie może nic wykombinować. A Sainz sobie odjeżdża. Ej, ej! Zakwalifikowałem się na pozycji siódmej. Oj, chyba przeholuję, chyba przeszarżuję. Fucken! Ale awansowaliśmy na szóstą na starcie, bo Verstappen miał karę. No i teraz już jest chyba po zawodach, majster. Nie! Żartowałem! Po zewnętrznej Kondiana się jeszcze utrzymuje! Trzymam Verstappena po prostu w ryzach, ale robi się za mną pociąg. Więc jednak trzeba się postarać o to, żeby nie popełniać błędów. Straszny pociąg się za nami utworzył. Cisnę! Marina, ciągniesz! O, to było niepotrzebne. Ale przynajmniej... Coś za nami! Awaria? Czy jakiś wypadeczek może? Dziękuję za taktycznego donajciocha. Karolu! Mistrz wspaniały holenderski, twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości, twarz ze łzami radości, Sola! Twarz ze łzami radości, aż drinka wyplułem ze śmiechu, jak to usłyszałem. Len Solar nam się wypisał z rywalizacji. Karolu, bardzo serdecznie ci dziękuję za donate'a. Jakież to masz wrażenia z tego tytułu na razie, jak tak patrzysz? Ja wiem, po prostu blask Kondiany, to jak sobie radzi z mistrzem świata Formuły 1. Przyćmiewa cały obraz. I na razie ciężko się na czymś innym skupić. I też blask naszego bolidu, umówmy się. Tutaj jeszcze nie jestem przyzwyczajony. Hamuję chyba za bardzo. Przez to tracę czas. Gra jest trochę nierealistyczna, bo nie wiem, co ten McLaren tak się tutaj utrzymuje. Blisko za nami. Verstappen nie może wyprzedzić za cholerę. Nie może znaleźć ciągle sposobu, a mu prosiłem was, majster, żebyście mu podesłali jakiś. Może za mało kremiku, faktycznie. Oho, będzie próba. Jaka żółta flaga? Ja tu nic nie widzę. A nie, przepraszam, jest. Solar sobie zaparkował. Dobra, nie ma tego wyprzedzania. Teraz jeszcze flagi nam pomagają. A my znowu pokazaliśmy. Ustawiliśmy Verstappena w pionie. No dokładnie tak samo, Kamil, mam ten sam problem. Nie wiem, od czego on jest zależny. To niezależnie na jakich ustawieniach jestem. Oho. Ty, usunęli ten krawężnik stąd. W rzeczywistości też go nie ma. O, dziękuję za followkę na Twitchu. Kunikso. Przypominam, że na moim Twitchu streamuję wszystko, co nie jest F1. Ale nie było jeszcze streama z basenu. A może kiedyś będzie. Oho, będzie grubo teraz. O kurwa.
Nie będzie się Leclerc jeszcze tutaj wciskał, jak ewidentnie nie było miejsca. Gdyby ta gra była super, mega, ultra, zajebiście realistyczna, to żebym ją kapcia przez niego. Bo poczułem uderzenie. Zobaczymy jeszcze, czy pojedziemy następny wyścig. Karolu, dziękuję. Dawno mnie nie było na strumyku, to tak mówię, odwiedzę dziś zacne grono majstrów i tak dalej. Bo aktualnie w Holce siedzę u ziomeczka na weekend. O, Verstappen. Verstappen. To pozdrawiamy ciebie i ziomeczka w takim razie. Bardzo serdecznie. O, o. O, Magodiana, nie! A było tak pięknie. Nie wydaje mi się, inżynierze. Tęsknię za Jeffem. To nie to samo. Chyba moje oponki dostały teraz ostrogi w pierdol, bo jakoś jedzie się dużo gorzej. Ale przynajmniej nie ma już tego pociągu. Także Kondiana nie jest winowajcą tego, że wszyscy... Znaczy, no po prostu nie blokujemy wszystkich. Ja na to zwracam uwagę, to mnie cieszy, że ja widzę, że nie blokuję wszystkich. O, Kubuś! Dziękuję ci bardzo za followa. Chyba przyspieszę mój pit stop. To, majster, co sądzicie, bo zaczęło mi się jechać po prostu bardzo źle. Wiem, że jest ryzyko, iż inni mnie overcutują, ale chociaż z drugiej strony holuję się jeszcze za Verstappenem, jak wypadnę z holu, ok? Witam, witam bardzo serdecznie. Jak jeszcze będę w stanie się podholować troszkę, to zostanę, ale jak już nie będę mógł skorzystać z DRS-u otwartego, no to zjeżdżam. Tylko muszę zobaczyć, czy na pewno dobre oponki są przygotowane, bo już raz mnie tak wyciskali. Bo niestety z silnikiem Ferrari w pakiecie przyszli też strategi Ferrari. Nie chciałem ich, ale dawali za darmo. Myślę sobie, nie no, jak dają za darmo, no to nie pogardzę, ale to był błąd. Nie no, hardy nowe są przygotowane. Wszystko się zgadza. Dobra, box, 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 box. Tym bardziej, że Leclerc mnie wyprzedza. Mówię, jedzie się teraz źle. Kolega z zespołu! Kurwa, gdzie jest mój kolega? Kolega! Nie to! Nie są mechanicy, dobra, są gotowi, już się przestraszyłem, że nie wyjdą. Pyk, optymalnie. Widzisz, jakie smugi w ogóle zostawały na tych mechanikach, jak się odsuwał? A, i też jeszcze chciałem zwrócić uwagę, że oprócz tego, iż w tej grze F1.23 Anno Domini, wydłużonej drogi hamowania, to też wydaje mi się, że na świeżych oponkach jest dużo większa ślizgawica. Avril, potwierdź. Ty też grasz, więc do ciebie się zwracam. Czy też masz takie odczucia? Fuck. Dobra, mamy to. To jest mniejsza ślizgawica. Co ty gadasz? Teraz który z nas jest szalony? Ty czy ja? No nie może być tak, że jednocześnie jest bardziej ślisko i mniej ślisko. Ktoś tu kłamie. Mi, mi.
Lucky Lama. Właśnie przeszedłem wyścig w F123 w Bahrajnie i ukończyłem wyścig na P2, ale w końcowej klasyfikacji Sainz i Lewis wskoczyli se przede mnie i ostatecznie byłem P4. Okej. Taki nowy feature w tej odsłonie. Na szczęście mnie to jeszcze nie spotkało, ale słyszałem o takich przypadkach, wypadkach, a także słyszałem o tym, że czerwona flaga potrafi całkowicie rozpieprzyć wyniki. Taki nowy też future. Zmniejsza ślizgawica. Nie no, majster, komu wierzycie? Lucky Lamie czy mi? Ja bym was oszukał. Powiedzcie mi, czy ja was kiedykolwiek okłamałem w jakiejś sprawie? Nigdy! Znajdźcie chociaż jedną sytuację. Jak ja mówię, że się bardziej ślizga, to się bardziej ślizga. O, mi. Karolu, dziękuję. Ja też sobie pytam tylko ze 22 i mi przypadło zajebiste Grand Prix do Azerbejdżan. Zajebiste Grand Prix Azerbejdżan, to będziemy jechać, jeżeli się skusza na wyścig numer 3 dzisiaj na streamie. No właśnie, mi przypomniałeś, co ja będę jechać, jeśli pojadę następne Grand Prix. Wspaniały Azerbejdżan, Aberzejdżan. Gdzie w wyścigach ligowych mi nawet szło, ale w wyścigach karierowych za cholerę nie. Ciekawe, czy to powstanie jakaś taka liga podwórkowa. Bo teraz te wszystkie ligi są na bardzo pro poziomie. Ale jeśli ja bym chciał jakoś organizować, to słuchajcie, wolna amerykanka. Po angielsku slow americano. Nieważne, nie interesujemy na jakich asystach, kto jeździ na jakim kontrolerze. Tylko żeby się nie rozdupcać specjalnie w innego gracza, innego zawodnika. I nie stwarzać zagrożenia. No tak to se panie jeździ. Mam niesamowite doświadczenie w zarządzaniu ligami. Robiłem kiedyś na Project Cars. Liga okazała się wspaniałym sukcesem. Wcale po niej nie zwariowałem. Ale patrzcie, ile lat już to było. O, dziękuję Yuki, że zjeżdżasz i robisz dla mnie miejsce. Jesteś debeściak. Co tam takiego śmiesznego Avril napisał? Coś, nie, muszę to przeczytać. Jak się komuś wryje w tyłek, to sorry. No kurwa, czytałem i dalej nie przeczytałem. Ale jestem na 6, po boksach, więc to wygląda nieźle. Za Verstappenem. No i nie przeczytam takiego ciężaru. Ja tylko mówię, o dziękuję Karol, po raz kolejny. To dawaj Konrad, błagamy cię z obczyzny, zrób to w imię narodu polskiego i polsko-chińskiej kierowczyni w twoim zespole. Azerbejdżan jest najlepszym torem. No wiesz, no formę mamy niby dobrą, nie? Bo czasami są takie dni, gdzie się za cholerę nie chce i po prostu czujesz, że to nie jest ten dzień. Stałem dzisiaj lewą nogą i lewym półdupkiem. Nie dam rady. Nie dam rady tego przejechać, strasznie mi się nie chce. A dzisiaj jest taki dzień, gdzie kurde... Może nawet coś pyknie na tym Azerbejdżanie. A może się rozpieprzę w sekcji zamkowej, no. Jedno z dwóch. Ale ja bym wolał pokomentować, a nie pojechać. Te czasy już nie wrócą. Ligowe z F1 2012, to już nie to samo. Znajdźcie mi teraz takiego zarządcę ligi, który ci powie, że masz karę, bo mi się tak podoba. I nie ma dyskusji. Nie ma takiego. Wszystko musi być profesjonalne, bo teraz wszyscy są tacy roszczeniowi, że mi się kara nie należy, bo ja pochodzę z rodu szlachciców i to jest skandal, że mi karę daliście. Przecież ja wcale nie starenowałem półstawki. To nie moja wina, były problemy z komunikacją. Monitor mi zgasł, to dajcie karę mojemu monitorowi, a nie mi. No już teraz nie. Teraz właśnie tak to wygląda. A kiedyś dostałeś karę i nara, nie? Nie było żadnego odwołania. Nawet jeśli nie słuszna.
Ale to uczyło życia. W życiu nie ma sprawiedliwości. Czy właśnie Leclerc stracił pozycję na rzecz Ocona, bo Ferrari stwierdziło, że też założy hardy? Znaczy, większość tutaj jest z przodu na hardach. Się baliście, że będą dwa pit stopy dla niektórych? Chyba nie. Witam bardzo serdecznie, Kubi. Pojeździmy w lidze by Paweł 567. Niezapomniane koło nie ma. Ja bym spróbował może nawet w duecie z Pawłem skomentować jakiś wyścig. Albo, wiecie, memory i zadzwonić do Heikiego. Mi się zawsze z nim dobrze komentowało. Jak ja popalnąłem jakąś głupotę, to od razu mnie poprawiał, no. Jeśli multiplayer byłby w miarę stabilny, to pomyślimy nad jakąś tutaj wśród majstrów, żeby coś może zorganizować, bo może by się chętni znaleźli. W starym stylu. Ustalimy sobie jakiegoś wodza i będziemy robić tak, że to co powie wódz jest święte. Regulamin to się tylko jakiś szybko napisze, że tam nie wyzywaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nara. A, i że admin ma zawsze rację. I już jest cały regulamin. Teraz to musi być regulamin w ogóle. O, to było blisko barieri. Ja pamiętam, że nawet w 12 był taki system opracowany w lidze, że... No, tam były tylko kary czasowe, nie? I chyba zrobione było tak, tam gdzie jeździłem, że one nie były brane pod uwagę, te kary czasowe, tylko faktycznie były nakładane przez administratora i administrator nawet mógł ci rozkazać, nałożyć taką karę, że masz zjechać do alei serwisowej. Pamiętam, że była chyba taka sytuacja, w której mój team partner, słynny Lecho, w Brazylii miał zjechać do alei serwisowej, a zjeżdżając zarył w betonową ścianę. No i nie odbebnił tej kary. I chyba musiał odbebnić następnym Grand Prix i tak, jeśli dobrze pamiętam. Ale nie wiem, czy faktycznie, czy to było to. Bo mi się już to merdają te wszystkie okoliczności przyrody, jakie tam nastały! Woohoo! Drifty! Jedziemy! Troszkę czasu straciłem, jakieś 2 sekundy. Na tym farfoclu. Albo nawet więcej, bo oblepiłem se koła jakimś syfem. Tak gra widmo. Dobrze, tam Alonso z Leclerciem walczą. Bijcie się zdrowo, ostro. Żebym ja mógł sobie odetchnąć tutaj w Australii. Świeżym powietrzem. Dobra, przeholuję, nie? W ogóle pierwszy sezon Ligi Huberta, nietransmitowany, prywatny, też wygrałem! Ale zrobiłem to, nie wygrywając żadnego wyścigu. Byłem 5 albo 6-krotnie drugi w sezonie, który chyba się składał z 8 wyścigów. No ale to były takie... To była zabawa. Dzieciaczki po prostu, my jako dzieciaczki sobie jeździliśmy. Przeprowadzono nawet zamach na mnie wtedy, żebym nie wygrał tytułu. Ale było śmiesznie. W ostatnim wyścigu przeprowadzono na mnie zamach, pamiętam. Wynajęto jednego kierowcę, który miał mnie specjalnie rozwalać. Ulala. Powiem wam, że od czasu tego błędu, wielbłąda... narobiłem sobie tylko niepotrzebnie bałaganu. Dżuganżu!
No tak. Dobra, jak będę cały czas zjeżdżał z optymalnego toru przejazdu, to nigdy nie opanuję sytuacji. Majstry, zrobiło się niebezpiecznie za plecami. Leclerc i Alonso mają chrapkę na pozycję Kondiany, która jest de facto bardzo wysoka. Ale Pastor chyba też jest w punktach, albo tam jest blisko punktów. Cześć! Nie zgadniesz, o czym teraz opowiadamy, Patryk. Akurat ten temat się pojawił na strumyku. O kurde, ale bym go teraz odciął. Chyba przestraszył się Leclerc. Przepraszam najmocniej, że cię tak przestraszyłem, Leclerc, i wprawiłem cię w stan przedzawałowy. No kurwa. Znaczy jeszcze do tego nie doszedłem, nie przeszedłem do tego. Ale miałem zaraz opowiadać, jak zajebiście wygrałeś Grand Prix Włoch w Lotusie. Wiesz gdzie, wiesz u kogo, w jakiej lidze. No, będzie grubo. Ole go ścisnęła Kondiana. Ona się nie pieprzy w tańcu. Chociaż może? Tego nie wiem akurat. No i tak sobie gadamy, bo temat taki się nawinął na język, że no, ligi masz teraz albo profesjonalne, albo nie masz ligi. A przydałaby się jakaś taka dla jajec. W takim stylu. Co się wiadomo, no też walczysz o pozycję, tak? Walczysz o tytuł mistrzowski, potem będziesz mógł się helpić, że wygrałeś ligę rozpierdolu Kondaciego, w skrócie RUK. I tak, i będziesz mógł się właśnie chwalić kolegom. Ale kolejnej edycji Golona League to raczej nie przeprowadzimy. Tak chciałbym. Okay, focus. We need to stay on form. Przetrzymałem jednego, ale przepuściłem drugiego, albo Leclerc mi zrobił switchbacka. Niestety tracimy pozycję. Albono na 9 miejscu ciśnie. Ale autentycznie na tym 16 okrążeniu straciłem całkowicie tempo. Po tym jednym błędzie, wielbłądasie. Po tym rajziku, czy to... Czy ja sobie coś uszkodziłem? No nie bardzo. O fuck. Późny manewr, ale chyba Alonso się nie wciśnie. No tak lekko Baby Yoda, 2 godzinki. Co, jakiś klasyczny wyścig ci wywalił na głównej tej, YouTube'a? No 30% to niby jeszcze nie są zjechane, to są hardy, one powinny wytrzymywać dosyć długo. Ogólnie na Halo Loop mi się bardziej podobał niż PSD. Tego PSD w ogóle nie widać. A te Włochy, no tak. To jest akurat jeden z wyścigów, który uratowałem. Spod topora YouTube'owego. W ogóle ty mnie prosiłeś o jakiegoś secika DJ-skiego. Z drum and bassu. Ja tam mam go, ma to cały czas w głowie, także spokojnie, nie zapomniałem o tym. A, ostatnie okrążenie. Czy damy radę? Czy damy radę powstrzymać Alonso? No na to wychodzi, nie? Że przekroczysz magiczne 30% i robi się lekka rozruba. Będzie miał Alonso jeszcze swoją szansę teraz. No, będzie miał szansę, tak, będzie miał szansę. Zbliża się bardzo szybko. Lekka kontra. To w ogóle kiedyś slogan właśnie covera, serdeczna kontra. W odpowiedzi na serdeczną tarczę.
Dobra, 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 mam to pod kontrolą, spokojnie. Lewis wygrał wyścig. Okej. Zobaczcie, Red Bulle w ogóle nic tu u mnie nie wygrywają na streamach, tylko Ferrarki i Mercedesy. Ale Kondiana dojedzie, zbrodniarz junior na miejscu siódmym, kolejne punkty zainkasowane. Niestety Pastor się w tym wyścigu nie popisał, ale od początku troszeczkę odstawał, był troszeczkę wolniejszy. Znowu mi FPS-iki spadły. Czajcie, że ja cały czas męczę przez całego streama męczę. O! Tutaj brwi mamy. Może mamy wymalowane po prostu. Na początku streama jeszcze męczę tego jednego Energola. Sorry, Dany. Mogę potem ci sprawdzić, co dokładnie jest nie tak z materiałem z Malezji. Ale jest całkowicie bloknięty. Nie, że tam, wiesz, czasami wytwórnia się przypierdzieli, ale powie: dobra, dobra, już zostaw sobie ten filmik, ale wszystkie pieniążki idą do nas, nie? Wiecie, jak to działa. A jak nie wiecie, to teraz już wiecie. Ale czasami stwierdzą, że nie będzie tego filmu dostępnego dla nikogo. Kurde, Hamilton już zapomniał, jak puchary za pierwsze miejsce wyglądają, tak się przyglądał. Tak sobie gadam, ale pamiętaj, F1 23 nie miało jeszcze swojej oficjalnej premiery. My tu przedpremierowo ogrywamy edycję mistrzowską. Może jakiś balans zostanie przepustka na podium! Zostanie wprowadzony wraz z premierą oficjalnej wersji 16 czerwca. Robimy live z tier listy wyścigów ligi. O, to bym musiał sobie poprzypominać sezony, które były transmitowane. A czekajcie, asfalt płynie! A, to jednak był jakiś efekt dziwny. To nie był błąd, majstry. Oddaję grze tutaj to, co sprawiedliwe, to, na co sobie zasłużyła, to nie był błąd. To kamera się po prostu przesuwała. Wank! Czemu dostałem w ogóle Driver of the Day? Przecież straciłem jedno miejsce. Aż tak zaimponowałem swoją defensywną jazdą i umiejętnościami rajdowania, rajdzikowania po żwirze? Dzięki! Dzięki, Davidson. Albon Williams się z punkcikiem. Wszyscy na jeden pit stop pojechali, oprócz Strolla, pobite gary. W klasyfikacji zobaczmy, jak to wygląda. Kondiana jest ósma, ma 12 punktów i wymieszaliśmy się z Astonami, które chyba są w tej wersji gry, którą ogrywam, za słabe. I muzyki nie mamy. W konstruktorce na razie pewne piąte miejsce. Aston blisko, reszta poza zasięgiem. A u kierowców prowadzi Perez. A który był Verstappen w tym wyścigu? Dopiero piąty. Dobra, puszczę wam powtórkę. Niestety są one smutne. Słuchajcie, jak tu się nic nie zadzieje jeszcze na kolejnych strumykach na powtórkach, to chyba trzeba będzie odpuścić. Tutaj było blisko na czacie się bić. Nie, to nie ma sensu. Te powtórki są zbyt smutne. Lecimy dalej. I co, chyba przejadę sobie ten następny wyścig, bo mnie tak Karol ładnie poprosił. Na czacie mnie też ładnie poprosiliście, nie? Pisząc, Kondi chuju, dawaj trzeci. No dobra. Chętnie, bardzo chętnie, jak tak ładnie prosicie. Czy są jeszcze ligi bez napinki? No teraz jest okazja, żeby na czacie się jakaś ujawniła, która będzie coś organizować w ogóle na F1-23 może. Jakaś liga bez napinki, jak nie, to robię swoją. Ale to spokojnie, tak sobie na razie tylko żartuję, nie? Nie, nic. O, jeszcze Pastor, dedukcja uszkodzeń. No i muszę płacić, bo bolid Poloneza nam rozdupcył. A tak dobrze było.
Klasyczny pastor. Golona League. No tak. Patryk, ja ci powiem. Ja bym nie przeprowadził Golony League, ale na szczęście miałem możliwość dostarczenia dodatkowych kopii moim kolegom z Golony i dzięki temu mogliśmy sobie pojeździć. Teraz sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, w której ej, dawajcie, zagramy sobie, zrobimy Golona League 2 na F1 23. No dobra, dobra, masz jakieś klucze? No nie mam. A ile gra kosztuje? No 350 zł. Kondi, jesteś pierdolnięty, nie odzywaj się do mnie więcej. Taka byłaby prawdopodobnie odpowiedź. Ja nie wyobrażam sobie, żeby osoby, które nie jeżdżą na co dzień w Formułę 1, w rajdach Formuły 1 i nie interesuje ich ten sport i tym bardziej gry, żeby chciały specjalnie, żeby sobie pojeździć tam 7 wyścigów, góra 8, miały wydać ponad 300. A jeszcze to umawianie się na wyścigi, to był dramat. Dobra, 4 miliony, ale najpierw punkty BIR sobie na coś wydamy. Na coś z wytrzymałości coś wydamy, żeby nie było, że jest za łatwo. Silnik, ulepszenie, a skrzynia to na razie czekamy, ale... okej, okay. Na razie czekamy, 4 dni. Tak? 4 dni były? Silnik, mamy obniżkę. Dobra, ten silnik ulepszymy w takim razie. Proszę bardzo. A teraz co dalej? Co mam tutaj ulepszyć? W jakim dziale pogrzebać? Aerodynamics, podwoziowy czy napędowy? Szybki quiz. O Boże Święty. Szybki quiz o Polonezie. Kiedy pierwszy Polonez ujrzał światło dzienne? Pyta Tom. 7 czerwca, 3 maja, 13 lipca. 78, 81, 75. Strzelę, że 75. Aero mi się przyda. Dobra, pewnie strzeliłem źle. Docisk na przód, czy docisk na tył? Ja lubię, jak mi się ten tył ślizga, więc damy docisk na przód. To najbardziej useless dział. No, wiecie, no, w my team i w karierze nie zmienili nic, nie? Ale to pisanie, że o, zrobili, naprawiliśmy balans, kurwa, sralans, jak to sprawdzisz? Bo to może być jeszcze bardziej spieprzone, a nie naprawione. Więc no teraz zresztą już widzę, że w wyścigu jednak boty trochę cisną, trochę nawet za mocno w porównaniu do kwalifikacji. Kwalifikacje wydają się trochę za łatwe. Także balance my ass. Nic nie zbalansowali. Kurde, źle. Demet. No to też jest jakiś plan. To też jest jakiś plan. Dobra, to co, jedziemy ten trzeci wyścig w takim razie dzisiaj. Namówili, jak taka dobra giera. Tylko teraz tak, działania jeszcze musimy porobić. Kręcenie filmu pornocyjnego, znowu z pastorem w roli głównej, dobrze. Potem... To już jest taki... To już jest chyba jakiś fetysz. Pastor Maldonado, kręcenie filmu z bolidem. Okej, okay. Ja na takie kategorie nie zaglądam, ale skoro jest takie zapotrzebowanie, to jak najbardziej. Co jeszcze? Ja to wszystko chyba opierdolę. Czemu ja was pytam w ogóle o zdanie? Wszystko, jazda, pyk! Fuck. A nie, zmieszczę! A potem gorące okrążenia Pirelli. O panie, tutaj będzie duża przerwa. Dobra, skrzynia wjechała. Film został nakręcony. Ale wiecie, jak ten film będzie nazywał? Ten film kręcony z pastorem? Pastorze, czy mogę polizać cię po worze? Premiera nastąpi już wkrótce, dam wam znać. Dobra, mamy kolejne punkty BIR i ja sobie chętnie wydam. Może coś podwoziowego? Dla każdego coś podwoziowego. Redukcja masy. Ty! Zmienili!
Z redukcji masy na redukcję wagi. Kolejna duża zmiana w F1-23. Morale nam w ogóle spadły. Czy ja się tym przejmuję? Nie. Czekajcie, stop, stop, stop. Co sugerowaliście? Frugo Kondiasza! Tak jest, FSO aż za mocne. Polska górą. Co mu sugerowałeś? A, chodzi o te zmiany pogodowe. Dobra. No. Może, wiecie co, a może to im wyszło przypadkiem i nie potrafią tego odtworzyć już? Jest taka opcja. Oho, będziemy rozwiązywać problem. Dział marketingu znowu zabiera się za program Zapytaj Kierowców. Ja kiedyś zrobiłem jeden odcinek Zapytaj Kondaciego. Nie był zbyt wielkim sukcesem. Znajdziesz czas, by odpowiedzieć na parę pytań od fanów? Jasne, to brzmi jak świetna zabawa. Sorry, mam teraz za dużo na głowie. Podaj mi się odpowiedź, sorry, mam teraz za dużo na głowie. Ale... niech będzie, dobrze, to nie jest Zapytaj Beczkę. Zgodzę się. Albo go zwolnili po prostu, bo wiecie, za kreatywność trzeba zwolnić. Jeszcze Zapytaj Kierowców. A, to ja odpowiadam teraz na te pytania, tak? Dobra, quizy. Ja wiem, że lubicie quizy. Dobre wyniki w F1, albo takie po prostu pytanka. Dobre wyniki w F1 wymagają zsynchronizowania ze sobą wielu elementów. Który z nich uważasz za najważniejszy do osiągnięcia sukcesu? Sukces zaczyna się... Sukces. Jak osiągnąć ten sukces? Sukces zaczyna się od zespołu. Jeśli otoczysz się najlepszymi ludźmi na świecie, wszystko układa się samo. Mogę tak powiedzieć trochę o bycie tutaj kanale YouTube'owym. Jestem otoczony wspaniałymi majstrami i wszystko układa się samo, jest pięknie. Dlatego odpowiadamy co? Technologia. No na pewno to nie jest zasługa YouTube'a. Kierowcy. Zamieńmy kierowcy na prowadzący, a zespół to zamieńmy na majstry. Wybieram majstry. Dziękuję Kubi za donej ciocha. Gorące okrążenia Pirelli też brzmią jak tytuł filmu trochę promocyjnego. Tak. Następne pytanie. Dzięki Kubi. Jeden z fanów pyta, co jest twoją największą pasją poza Formułą 1? Samochody i prędkość to dla mnie nieskończone źródło radochy. A kolekcja super samochodów to moja duma i radość. O Boże. Samochody i prędkość. Lubię zapierdalać. Bolidy. Relaks. Proste życie. Potrafię cieszyć się na przykład dobrym filmem. Właśnie takim. Myślę, że relaks. Plus 1000 uznanie. Dysk 1000! Dostałem. Super. O, dwa pytania. To niezły quiz. I pchamy to dalej. Pozycjonowanie, coś tam, kolejne punkty zasobów. Wszystko na razie zadziałało, to mi się podoba. Mamy też 5 milionów. Jeszcze trochę pozbieramy, to ulepszymy sobie jakiś dział. Gorące okrążenia Pirelli. No. No, były te gorące okrążenia. My jedziemy Azerbejdżan. Grafika GeForce, dysk 1000. Weekend sprinterski, no tak! Przeciwnikiem sprinterski przydział opon jest inny niż standardowy. Do dyspozycji jest mniej kompletów, a sesja kwalifikacyjna można korzystać tylko z miękkiej mieszanki. Of course! Trening, kwalifikacje, trening, sprint, wyścig też. Co nie? Kurde! Musiało oczywiście mi popsuć humor. Majstry. Wiedziałem, żeby przejechać 2, a nie 3 Grand Prix. No byłem kurde pewien. Patryk, dziękuję ci bardzo. A pamiętasz, jak cię wkręciłem donate'em na Monaco w karierze? 100 zł. Pamiętam. Pamiętam też, jak ktoś mnie kiedyś wkręcił, bo dał mi w jakiejś innej walucie i myślałem, że to dużo. A to nie było dużo. Dlatego w sumie mam ustawione, żeby nie czytała ile. Żebym ja sobie sam przeczytał ile. Ale dziękuję ci za 100 zł, Patryk. Będzie Łogin. Czy ja chcę wymieniać jeszcze części przed startem? Sprawdźmy zużycie. 35, 18, 30, 11, 28, 40... skrzynia biegów może dostać trochę po dupie. Ryzykuję, nie zmieniamy. Dopiero w następnym Grand Prix zakładamy nówkę sztukę. Czyli co, trening? No przejadę się ten trening, żeby wiecie, trochę z torem się zapoznać, nie? Tak jak w tym materiale
Forcy, że musisz stanowić jedność z samochodem. Musisz tak po prostu levelować, tak? Dobrze przejechać każdy zakręt, zapanować nad autem. W jakim kraju poza Polską był produkowany Polonez? Strzelałbym, że Rumunię. Pewnie mi dobrze idzie w tym quizie. Ale jokes on you, ja wam też zrobię quiza. Z mojej działalności YouTube'owej. Słuchajcie, jak będzie się dobrze powodziło, jak będzie wam się podobać seria z F1, odcinki z F1 i live'y z F1, to nawet ogarniemy jakąś pulę nagród. Dla zwycięzcy teleturnieju milionerskiego Kondaciego. Kurwa, Egipt, fuck. Co by tu sobie przejechać, a klimatyzacja na torze, let's go. Od razu się przechrzcimy na hardach. Dobrze mi idzie, na razie mam 0-2. Myślę, że będą pytania skategoryzowane. Będziesz, być może uczestnik będzie mógł sobie sam wybrać kategorię. Na przykład pierwsza kategoria streamy, druga kategoria golona, trzecia kategoria wyścigi ligowe, czwarta kategoria ludzie i parapety. No myślę, że jak to będzie miało większy sens, jak będzie można się przygotować z różnych kategorii. Wiedzieć, na co się nastawić. Nie lubię tego toru. Powiem, że to... teraz to czuję. Teraz czuję tą wydłużoną drogę hamowania. Że to będzie mi strasznie przeszkadzać podczas... Nie, tutaj nie będzie punktów. Ja już to wiem. Tutaj to będzie jedno wielkie gówno w dupie. Jak ja będę w ogóle robić takie wycieczki na krawężniki. A teraz uwaga, trzymajcie się krzeseł, będzie Kondiana przejeżdżać przez sekcję zamkową. Nie, nie będzie przejeżdżać przez sekcję zamkową. Wow, that was a heck of an impact. Let me know if okay. Już mi się podoba. Korea Północna. Moja odpowiedź. I am stupid. Dobry wieczór, witamy! Sekcja zamkowa przejechana elegancko. To Chiny czy Korea? Może trafiłem? Może będę mieć pierwszy punkt w quizie u Toma? Chiny, fuck! A myślałem, że właśnie albo Korea, albo Chiny. No nie! Ty! Muszę przejechać jeszcze jedno okrążenie, bo tam widzę potencjał na coś. Ale było blisko. Muszę się przyjrzeć tej bandzie. Dokładnie ją obadać. Trening to jest jedyna sposobność ku temu, żeby ją obadać. Pomyślisz, że to już rok minął od tego momentu, w którym ja jechałem Azerbejdżan i zostałem wystrzelony w kosmos. Program kosmiczny Kondaci tutaj zadziałał. Rok minął! Patrz, jak ten czas zapieprza. A ja ciągle gram w gry. Dobra, to się i tak nie liczy, to okrążenie. Dziękuję, majstrze, że mogę. No to dzięki wam. I danemu, który już zjeba ode mnie dostał, że ile tego? Oho, I am stupid again? Nie.
Plotki tak głoszą, ale zaraz sprawdzimy. No wiecie, no nie wariowała, więc może naprawili. To musi... ja nie mogę też wyreżyserować tego momentu. To musi się wydarzyć randomowo. Tak jak na przykład zęby Russella. To było gdzieś tutaj, nie? Przehaczyłem i trochę przestawiłem tą bandę. Że powoli i spokojnie podjedziemy sobie. Nawet przeszuram sobie. Nie, jest chyba git. O kurde, urwałem se koło. I od razu spadek FPS-ów do 30. Muszę zobaczyć, jak sobie urwałem koło na bandzie. Czekajcie, będzie chyba widać. Ja tutaj cofam. Zobaczymy, czy coś ta kamera uchwyciła? Jakaś może część? Niestety nie. Muszę zmienić kamerę. Chyba dobrze jest. Aczkolwiek... dla widza, jak już tu jesteśmy przy tej bandzie, sprawdzę jeszcze jedną opcję. Mam nadzieję, że nie dostanę dyskwalifikacji za to, ale... przypieprzę z trochę większą prędkością. Majstry, naprawili! Również pozdrawiam. Albo popsuli, zależy jak na to spojrzeć. Dobra, wracam do garaga, koniec tych treningów. Przejechałem i wiem, że dalej mi tutaj chujowo idzie, chujowo mi się jeździ. Nie podobuje mi się to. Do kwalifikacji proszę mnie zabrać. Pytanie numer 5. W którym roku zakończona produkcja Poloneza? Dobrze, dajesz tylko 3 opcje. Wydaje mi się, że w 99 jeszcze robili. Strzelę, że 2002. Będę miał nawet okazję sobie trochę pojeździć tym Polonezem z plandeką z tyłu, znaczy z tą paką. Wydaje mi się, że to była nówka wtedy. Dobrze, jest! Mam punkt! Super, podoba mi się ta zabawa. Wow, Pastor, coś ty zrobił! Druga pozycja na treningu. A my? Jest drobny rozstrzał. Teraz można powiedzieć, że to jest tor, który oddziela chłopców od mężczyzn. Ale na szczęście gram kobietą, więc mnie to nie dotyczy. To są jakieś popierdółki, Kupson. Na przykład nie da się teraz usunąć sponsora z jakiegoś powodu, żeby było puste miejsce. Jak już przykleisz sobie sponsora, to on jest przytwierdzony do twojego bolidu na amen. Dobra, przyspieszamy czas. Zaśpiewałbym coś, ale znowu przychodzi mi do głowy tylko Mysłowic. Znajdź jeszcze jakieś polskie piosenki od polskich artystów. Może jakieś nowe. A jest taki utwór, ale kurde, jakiego wykonawcy? Postawiłem swoje życie na czekanie. Bardzo fajny utwór. Ale on już trochę chyba latek ma na karku. Dobra, wyjeżdżam. W moim metalowym kubeczku mógłbym w sumie, ale... no, nie, to muszę się przygotować, muszę sobie przypomnieć. Dobra. Walczymy po fenomenalnych występach Kondiany Zbrodniarz Wang Jr. Walczymy teraz o to, żeby nie było blamażu, żeby wejść do Q2 w kwalifikacjach. Bo to nie jest pewne. Dyspozycja kiepska. Martilo, dziękuję ci bardzo. Łukasz Zagrobelny. Czyli ten utwór musi mieć już trochę latek. Nie wiem, czy to nie jest czasem 2007 rocznik. Zakościelny to aktor. Ale byłeś blisko, Marek.
O kurde, nie mogę teraz przeczytać pytania. Bo... you know, don't drink and drive. Nie czytaj SMS-ów, ale to już tak. To już wydaje mi się tak weszło strasznie w nawyk, że podczas jazdy na ten telefon jednak się spogląda. Mati mi opowiadał, że w Ameryce to już jest w ogóle plaga. Ile jest stłuczek przez to spowodowanych, że ludzie patrzą w telefony podczas jazdy. Nie no, bo nic w tym czasie nie może wyskoczyć na drogę, albo ktoś nie zahamuje ci przed nosem. Nie ma takiej opcji. Dobra, no to będzie fatalne okrążenie chyba. No, tragedia. Chyba, że będziemy zajebiście szybcy na prostej. Ale Kondiana odpada w Q1 w Azerbejdżanie. Chyba więcej niż pewne. 0,7 straty do Bottasa. Chyba, że w trzecim sektorze nadrobię przyściutko. Gówno w dupie. Na Breaking Pointa zapraszam jutro. Może Mistral? Ale Pastor broni honoru FSO. Ile mi zabrakło? Kurde, minimalnie to chociażbym Nyka wyprzedził. No to robimy sobie w takim razie challenge. Awansować ile się da w tym weekendzie wyścigowym. Podczas tego weekendu wyścigowego. No, uznanie spadło. Okej. Bier części nowe. Dobry pomysł. Dawać minówki. Ukarać mnie proszę. No, ej! Teraz mi zamontował. O! Znalazłem glitcha! Majstry, jak zwróćcie uwagę, jak będziecie dawać sobie nową część, nie klikajcie za szybko strzałki na dół, albo nie wiem, bumpera w dół nie kierujcie, bo nie zalicza wam wtedy części. Nie instaluje wam nówki. Widzicie? O, teraz zamontowali. A, to jest dopiero trening. Dobra, ja to symuluję. Najważniejsze są punkty rozwoju postaci. Dobra, mamy 150. Jest jeszcze szansa na 75 dodatkowe. Super duper. I tyle. Dobra, no to majster zapraszam na sprincik. Postaram się trochę przebić, ale nie wiem, czy mi się to uda. Raczej będziemy się ścigać. Dobrze, że przebiec sprint jest słoneczny. 6 okrążeń! Ile pozycji mogę zyskać? Dobra, inżynier tam, cicho. Czyżbym się zakochał w gierce? Nie, to nie jest zakochanie. Już myślę, żeby sobie na przykład Deus Exa odpalić. Nie no. Ale to se prywatnie najwyżej zagram. Albo na Twitchu. I to raczej nie dzisiaj. Ekraników jest do przeklikania multum uszak, to się zgadza, jeszcze gorzej jest z opcjami. Jak wchodzisz w opcje, to też masz multum ekranów. Może by było to jakoś połączyć albo posegregować na jakieś sekcje, że po prostu przewijasz tą listę, a nie, że musisz zrobić to, przejść tam. A najgorsze jest to, że nie możesz przestawić pewnych opcji, jeśli wcześniej nie przestawisz innych opcji, bo są wyszarzone. Jak się wam czeka? No mi dobrze. Wow! Wow, Jacholudek! Dziękuję ci bardzo! W nawiązaniu do wczorajszego streama mnie też denerwuje, że jest takie rozmazane tło.
U mnie gra wygląda, jakbym ciągle w lekkiej mgle. Dzięki, Yahoo! Zmiana ustawień niewiele. Jechałeś zmienia. Ze mną wczoraj jako bot! Kasa na żyćko, niech ci się powodzi, mrugająca okiem. Tobie też się niech powodzi. Wszystkiego dobrego ci życzę. Dziękuję, że mnie wsparłeś. Dziękuję za donajciocha. Jesteś debeściak. Czytałem w Redce, że najlepiej załączyć DLSS-a, ale to nie pomogło. Nie. Wyostrzanie działa jednak troszeczkę lepiej. Ale nawet zwracali uwagę, że to zostało skopane w tej edycji F1, także nie da się bardziej tego wyostrzyć tła. Jest rozmyte, także mogą ukrywać, jakie brzydkie jest w rzeczywistości. Hamilton, Perez, Leclerc, Sainz, Norris, Fernando Alonso, Ocon, Maldonado, Gasly, Stroll. Dobra, teraz zobaczymy, kto będzie na 20. Kto będzie przeczytany dwa razy? Albon, Hulkenberg, Joe, Bottas, Magnussen, Sargent. De Vries, Sargent. Ja nie jestem Sargent, jestem zbrodniarz junior. Let's head trackside for today's sprint. Williams zbliżenie. A komentarz? Halo, Crofty? Ziemia do Croftiego? A może Davidson albo Natalie poratują komentarzem, nie? To ja wam skomentuję. Szanowni Państwo, jesteśmy w Aberzejdżanie. Patrzcie, jakie mamy piękne miejsca do parkowania. O. Ale to były ładne miejsca do parkowania. Strategia wyścigu. Wow. Może zaryzykujemy na medach? Nie no, lecimy na softach. Rozpoczynamy sprint, startujemy z ostatniego pola. Zadyszka w formy u Kondiany zbrodniarz. Ale może parę pozycji zyskamy. Tak jest, oddajcie Alena do budki komentatorskiej. Aczkolwiek, no i tak, jak mam wybierać między komentarzem tym, jak oglądam na F1 TV, między tym kogo? Alexa, a Croftiego, i tak wybieram Croftiego, ale tylko z jednego powodu wybieram komentarz z Croftim. Bo z Croftim komentuje Brandl. Tylko dlatego. No ale to oddanego, nie? Oddanego rekompensata. Bardzo serdecznie dziękuję, że zrekompensowałeś mi tutaj to F1. Kurde, Tom, nie zmieścisz chyba tego całego pytania. Musisz jakoś rozczłonkować. A my jedziemy. Sprincik, 6 okrążeń. Jedziemy, wciskam się na wewnętrzną i próbuję... Nie wciskam się na wewnętrzną, zmiana planów. Przygotowałem, jednak się wciskam na wewnętrzną. Powolutku, spokojnie, pomalutku, bez pośpiechu. Wszystko zrobię sam! Żółta flaga. A czemu tak zadymiło się? Ale jedziemy wszyscy dalej. Dobra, teraz nie przestrzelić punktu hamowania. No, spokojnie. Majstry, nie spodziewajcie się fajerwerków, ale zyskaliśmy trochę miejsc. Póki boty jadą w pociągu, to jest szansa jeszcze się tutaj wciskać. Ale nie w ten sposób. Kondiana! No ja najbardziej lubię Brandla z wszystkich komentujących anglojęzycznie. Podobało mi się... Nie pamiętam, który to był wyścig. Możliwe właśnie, że Azerbejdżan. Co... Gasly się rozdupcył. Nie rozdupcył. Chodziło o to, że gdzieś się zatrzymał na poboczu z awarią chyba. Nie wiem, czy to był Azerbejdżan. Ale... On się nazywa Sam Collins, ten trzeci komentator. Alex go poprosił o jakiś dogłębniejszy komentarz, co się stało. Dlaczego bolid Gasly'ego się kopci. A on powiedział, że it's broken. Daniel, przestań! Tam jest, więc ludziska spokojnie. Jeszcze zostało mi 435 zł oraz 34 grosze limitu. Matko jeszcze Boska. Na stanie mam hajs. To będzie na chleb. Do ostatniego piątku miesiąca wytrwam. No żebyś mi to wytrwał właśnie. Żeby było na chleb. Chociaż tostowy. Matko jedyna, matko święta.
Znowu, jak ja słyszę krzyczącego Toma, to ja sobie wyobrażam krzyczącego Danego, tak naprawdę. To Dany tak krzyczy. Pierdalam się na pełnej na streama, drzwiami i oknami, z drzwiami i oknami chodzę. Dziękuję ci bardzo, Dany. Jesteś de beściak. Has jest szybszy. Ale ja teraz dostałem boosta, fan boosta od Danego. Tylko coś kurde nie działa. A propos Toma, który krzyczy, ostatnio oglądałem sobie taki YouTube'owy dokument. Zmieszczę się. A propos autora animacji Chucka Jonesa, bo tak się nazywał, Chuck Jones. I ten humor się nie zestarzał w zwariowanych melodiach i Tommy i Jerrym. Oczywiście tym klasycznym Tommy i Jerrym. Dalej śmieszy, mnie śmieszy w każdym razie. Nie powiem ci, Jacholudek, nie będziesz tego testował. Kurde, teraz nie pamiętam. Wydaje mi się... A nie powiem, ale powiem. No to właśnie, typowy kondaci. Do 9 zł i 99 groszy jest struś pędzi wiatr. Od dyszki do 50 do 49 99 groszy jest chyba Robert Kubica silnik. A od 50 wzwyż jest krzyczący Tom. I think. Klasyczny Looney Tunes jest top. Moja ulubiona kreskówka. Obok Scooby-Doo. O kurwa. Obok Scooby-Doo. Toma i Jerry'ego. No i w sumie jeszcze bardzo dużo czasu spędziłem z Kubusiem Puchatkiem. On mnie ukształtował. Dlatego lubię miodek. I uwielbiam ubierać się w czerwoną koszulkę i nie zakładać nic na dół. Tylko z gołym dytkiem biegać. No Kubuś Puchatek mnie ukształtował jako osobę. Siemanko, junior. Zawitałeś w ogóle do mnie na każdy odcinek My Team, bo przecież Kondiana Zbrodniarz Junior tutaj jeździ. Jest to jakieś powiązanie chyba. Znacie teraz moje ulubione kreskówki. Przydadzą się do quizu. Jak będziecie brali udział w majstrowych milionerach. Zorganizujemy to. Mam nadzieję. Uznaję w ogóle... Znaczy uznaję. Właśnie nie uznaję Welmy tej kreskówki nowej. Tom, dziękuję ci bardzo serdecznie za taktycznego donata. Ostatnie pytanie. Skąd wzięła się nazwa Polonez? Jeden, została wybrana w ramach plebiscytu ogłoszonego w gazecie Życie Warszawy. Dwa, wymyślili ją pracownicy FSO Warszawa, czyli tam, gdzie powstała. Strzelam, że... plebiscyt? Daję, mój głos jest na plebiscyt. Elo, witam. Ten cel coś niski. Tobie się wydaje, bo ty tak dużo dajesz. Nie no, ale dziarka kosztuje chyba około 700-800. A klawiatury, no to nie chcę przepłacać za jakieś tam zdety, nie? A myszkę już mam upatrzoną. I nie jest droga. Jest dobrze! Czyli co, 2 na 5? Ja tak sobie tutaj widzicie, gadamy o kreskówkach. Jadę sobie na 16 pozycji. Pięknie jest w tym Azerbejdżanie. Spróbuję zaatakować Albono. Nawet tej prędkości tutaj za bardzo nie mamy. Niestety. Ściskam się. O kurde, ledwo. Ale mam pozycję. Co oni tak dymują? O, zrobiłem tego! De Vriesa! Przyhaczyłem. O fuck. No nie będzie tak chyba atakował, co? Teraz zrobiłem Kondeciego, ściąłem zakręt.
Nie będę miał DRS-u za Tsunodą, jestem w dupie. Albo mnie z powrotem wyprzedzi. Dobrze te kreskówki klasyczne się... O, teraz też w ogóle. Tak, kreskówki klasyczne się pojawiały normalnie w pasmach, bo ja jestem raczej z takiego okresu, gdzie rządziły takie kreskówki jak Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster, często leciało Laboratorium Dextera, Atomówki. Nie mam baterii, tak jak mówiłem, jestem w dupie. To akurat nie są nazwy kreskówek. Klan na drzewie się oglądało. Spróbujemy skontrować Albono. Nie, no nie mam tempa. Kompletnie. Zero. Tragedia jest w Azerbejdżanie. W Monako. Już się nie mogę doczekać Monako. Etet Eddy. Tak jest. Tam się wchodziło na stronę Cartoon Network i się głosowało, co ma lecieć chyba przez cały dzień. Albo przez ileś tam godzin, Robert. Kubusiu, Puchatku, to oni wszyscy przecież latają na ćpani. Królik na mefedronie, tygrysek pewnie na jakimś mocnym kwasie, chatek skopcony, bo tylko by mnie wpierdalał. Fajnie się tam bawią w stumilowym lesie. A czekajcie, a mówili, że Krzyś... Znaczy ja znam wersję... Dziękuję ci, Avril, za donata. Znam wersję, że Krzyś jest... schizofrenikiem. Chyba, nie? Schizy generalnie ma. Gada ze zwierzętami, chłop. Ty, a może to jest kwestia nie tego, że bardzo źle mi się tutaj jedzie, a kwestia tego, że już opon nie mam tylnych. Dziękuję za taktycznego. Avril, Kuba. Na chleb, bo Ea wyssa z nas ostatnie pieniądze. Na pewno przyda się bardziej chleb niż podium pas. Tak jest. Tym bardziej, że ostatnio robię bardzo dużo tościków. Także dziękuję ci bardzo, Kuba. Tak, bo są te testy psychologiczne i każda postać z Kubusia Puchatka określa jakby inną chorobę psychiczną. Albo jakąś tam po prostu przypadłość. Mhm. Junior, dziękuję ci bardzo za donajciocha. Fajny ten dodatek do Sims 4, a poza tym to jest córka Kondiany Junior Bank XD. No tak. No wiesz, tutaj naprawdę wybór kanap, wybór mebli jest naprawdę, naprawdę duży. Ale nie wiem, czy większy niż 22. Tygrysek! Następny, co ma jakieś pretensje? To było bardzo ryzykowne. Dziękuję ci bardzo, Tygrysek, za donejciocha. Nie mam tylnych opon. No grip, absolutely no grip. Dobrze, to jest ostatnie okrążenie. Mi wyszedł prosiaczek. Wydawało mi się, że wyjdzie mi kłapouchy, ale wyszedł mi prosiaczek. Bardzo bojaźliwy człowiek jestem w rzeczywistości. Stany lękowe, te sprawy. Ale to też w sumie zależy, kiedy ja ten teścik robię, bo pamiętam, że kiedyś go... Ja powtarzałem go parokrotnie. Na pewno przynajmniej raz mi wyszło, że kłapouchy. Ale teraz ostatnio, recently, jak go robiłem, to wyszedł mi prosiaczek. Królik to była nerwica natręt, nie? Dobra, Max wygrał sprint. No okej, my dojedziemy na 16 pozycji w bólach i męczarniach. Także troszkę się awansowało. Tylko teraz jedziemy w Baku. Jedziemy Baku w deszczu, no to o czym ja w ogóle myślę? Zdrowie jest ok. Fizycznie, zdrowotnie, fizycznie jest dobrze. Psychicznie, no, no co ja wam powiem, no choruję, no jestem chory. Niestety. I zmagam się z tym na co dzień. W większym lub mniejszym stopniu. Ale wycyrklowałem tysiaka. Plus 1000, dysk 1000. Przepustka na podium zlevelowana, 21 level, fantastisz. A now
Dziękuję wam, majstry, bardzo serdecznie za to wsparcie. Maladondo spadł na 10, nie mamy punktów dla FSOF 1 Team w sprincie. Dobra, przeklikujemy, zobaczyć tutaj wyniki. Zajeżdżyliśmy srogi awans. I lecimy dalej. Dobry wieczór, witamy. Ale masz już dobrego wstępniaka, bo Doge już straszył, że będziesz grać w The Sims 4. Wiem co planuje Doge i się bardzo tego boję. Bo dla mnie osobiście The Sims traci sens, kiedy już zbuduję chatę, wykreuję postać, stworzę postać, zbuduję chatę. To symulacja życia mnie nie interesuje. Za każdym razem tak było. Natworzyłem multum postaci, multum rodzin, multum domów zbudowałem, udekorowałem, ale potem, żeby rozgrywać to, to już mi się nie chciało. Tak wyglądała moja gra w The Sims. Jakieś tutaj dźwięki przebijają. Co Okej. O tak, przecież kary ma. No dobra, nieważne. To i tak, gdybyśmy nie mieli punktów. Nie w deszczu. Hej, witam. No, musimy sobie troszeczkę, majstry, poczekać. Zerknę tylko do mojej ściągawki. Czy ja jeszcze czegoś nie powiedziałem? To powiedziałem, tak. O oponach mówiłem. Błędy graficzne mówiłem. Ładniejsze menu, ale dalej koszmarny interfejs. Tak tutaj, to jest moje zdanie. Breaking point to na razie musimy przejść. Brak zmian w karierach. No, powiedziałem w zasadzie wszystko, co chciałem powiedzieć. A propos, to tak moje wnioski po przejechaniu tych kilku godzin w F1.23. No jest to lepsza gra niż F1.22. No, warm welcome, a pada. To jeszcze ulewa. No my się spodziewamy czerwonej flagi nawet na czacie. Boty sobie w deszczu. Ja ci nie wierzę, Charles. Chciałbym ci uwierzyć, ale ci nie wierzę, Charles. Albon, Bottas, Hulkenberg, Sargent, Joe, De Vries, Magnussen, De Vries. Which of these talented drivers will come out on? No na razie mnie to śmieszy, sorry. Not one of the easiest days to go. Ale leje. It's slippery. There's dark clouds as far as the eye can see. The rain is here then, and that's normalnie chyba DJ Deszczu Strugi zawitał dzisiaj na wyścig w Azerbejdżanie. Wiecie, przychodzą znane osobistości, dzisiaj akurat przyszedł DJ Deszczu Strugi. You either see it as an opportunity or you're worried that all of your hard work's about to be undone. We've been stuck in these conditions now for a few hours, more or less this kind of intensity, so we don't seem to have too much standing water, so we're not likely to be starting behind a safety car. And like you say, Crofty, the charge down into turn one will be quite interesting. I think we're in for a cracking Grand Prix. Jaka mamy strategia? Zmieniamy opony. Nie no, będziemy pewnie zmieniać opony. Dostaną w ciry straszne. Okej. Zapraszam na okrążenie formuły. O! Wow! Musieli szybko doprodukować trochę mgły. Ej! Bez przesady z tą mgłą. Nie mogą się zdecydować, jaka widoczność dzisiaj na torze. Ale zobaczcie, jaki szlaczek zostaje. To wygląda nawet spoko. Z niektórych ujęć kamery. Czy to jest siostra Juganju? Nie! To Polka jest. Jezus Maria! 5 FPS-ów mam! Dobrze, więcej mgły dajcie. Optymalizacja jest po prostu top.
Optymalizacja top, mgiełka top. No widzicie, i po to tu jestem, po to streamuję, żebyście widzieli. Czemu one są takie zniekształcone, te bolidy? Po to tu jestem, żebyście wiedzieli, na co was czeka za niedługo, jak wystartuje już oficjalna premiera. Lights out and away we go! Fantazja Futbolu, dziękuję ci za super czata. No kurde, De Vries tutaj się wciska po wewnętrznej. Ja bym wolał się powciskać po wewnętrznej, ale chyba będzie to niemożliwe! VSC deployed. The virtual safety car has been deployed. We need to keep a positive delta here. Slow down and maintain a positive delta. A czerwona flaga gdzie? Okay. Myślę, że jeszcze raz. Na Hama! Puśćcie mnie, proszę, dziękuję. Na Hama? Na Hama. Mamy gościa po prawej. I to jest Logan Sargent. Teraz się przekonamy, czy te boty faktycznie w deszczu wolne. Na pewno hamują dosyć szybko, chociaż z drugiej strony ja tak idealnie w punkt zahamowałem. Mamy kolejną pozycję. Nie, dobra. Ta mgiełka to jest moim zdaniem lekko przesadzona. Korci, żeby się tutaj wcisnąć komuś, ale... Cholercia, troszkę za szeroko Kondiana. Jak tam idzie Pastorowi? Gdzie jest? Mówiło się przecież, pytało się o kolegę z zespołu, nie? Czy oni... To było niebezpieczne. Mój bolid nie zwalnia! No i chuj, bombki strzelił. Kurwa! Bubu! Co jest?! Nadal uważacie, że są... Nadal uważacie, że są nieprzesadzone? Jedziemy! I... Nic nie widzę! Ale ktoś dymnego puścił. Teraz wyhamuję. Do 3 razy sztuka. No. Dobra, ale nie jestem uszkodzony. Jest. A może jakbym nie jechał na włączonym overtake'u, to byłoby trochę lepiej. Jezu, driftem tu lecę. No, zaczęliśmy hamować równo. Ależ ekscytująca walka o 16 pozycję. No dobrze, że się nie przyzwyczailiście, majstry, jeszcze do regularnego punktowania. Wjechał mi w tyłek. Ale żyje. Hmm.
No to jest akurat rzecz, którą można, podejrzewam, dosyć łatwo spaczować. I mam nadzieję, że będzie to spaczowane błyskawicznie, bo... No w takich momentach gra jest niegrywalna. Ale tak autentycznie niegrywalna. No bo ktoś ci Charles znowu bajek naopowiadał, że a boty są kiepskie i że się nie wyprzedzają w deszczu. Dobra, tu trzeba hamować 3 km wcześniej. No teraz na pewno było lepiej. Jest progres, uczymy się na błędach. Tak jest, to będzie sroga męczarnia, duża męczarnia. Nie mam gdzie go używać. Wszędzie muszę być. Wszędzie jadę, mam wrażenie, na limicie. Bolid nie sk... O! Uszkodziłem bandę. Ale żyję. Aha! Oho! Nie wiem, czy mi się chce jechać ten Azerbejdżan, powiem szczerze. Dalej, ledwo, ledwo. Bratobójcze pojedynek Williamsów. No to mamy swój wyścig generalnie. Właśnie, gdzie jest czerwona flaga? To nie są warunki do jazdy. Wyścig trzeba odwołać. Musimy to odwołać, bo przegramy. Jak tam płynność na streamie? Bo ja tutaj muszę monitorować, co się dzieje. Muszę patrzeć, spoglądać. Gdzie się wszystko czasem nie spierdoli przez tą bugującą się mgłę zza pojazdów. A, wy tutaj chcecie, tutaj myślicie o Interach, tak? Raport prognoza pogody. Prognoza pogody. Prognoza dupy. Nic nie działa. Prognoza pogody. No nie, nie atakuj mnie tutaj! Zgubi pomysł. Jak tam kupcą w ogóle ekipa? Ciągle w Diabolo napieprzają? Padnę jak przestaną. Bring back Jeff. Ale widzicie, Jeff zrezygnował. Nie, jednak już banda naprawiona. Chyba się resetuje całe okrążenie. Jeff zrezygnował z bycia inżynierem wyścigowym, żeby kontynuować karierę jako raper i wypuszczać swoje mixtape'y. Miejsca to aż z nawiązką zostawiłem. W jaki sposób psuje? Co tam się dzieje? Ja tutaj liczę, że Codemastersi, ale mogę się przeliczyć. Nie będą psuć, nie będą za bardzo grzebać. Nie! Nie będą za bardzo grzebać modelu jazdy. Co tu się odpierdala? O, tak jest git. Gdzie tam mgła się w sumie pojawia? Spróbuję się jeszcze trochę przemęczyć, ale jeśli jeszcze raz przegapię punkt hamowania na deszczu, to będę musiał sięgnąć po tajną broń. Nie chcę tego robić,
ale być może sytuacja mnie do tego zmusi. Jego British accent jest stronga. Okej, owca. No, wiadomo, Dominik, co może być moją bronią ostateczną. Może być nieprzemyślane parkowanie przy zamku, gdzie ewidentnie jest zakaz parkowania. Mogę dostać za to mandacik. Ale powiem wam, że to nie wygląda imponująco, bo przecież Hulkenberg mi już odjechał na 8,5 sekundy. Także będę chyba się bać wyścigów w deszczu, albo przynajmniej bać się wyścigów w deszczu, które są na torach ulicznych. Pff, ale zajebał. Ale hukło! Siemano. Siemano, Kacper. Nie przestrzelić. Już hamuję. Troszkę za wcześnie. Prognoza pogody. No tutaj szukam jakichś rozwiązań typu ryzyko na interach, ale no chyba nie. Siemanko, witam. Jaka była komenda, żeby się zapytać o pozycję kolegi z teamu? Oni to zmienili? Kolega z zespołu. Partner z zespołu, kurwa. O! Punkt wiezie. Dajesz, pastor. Ratuj honor. Checking. Opony, tylne opony dostają w pierdziel znowu. No chyba nie. Ale wyjadę z tego driftu. Problem w tym, że chyba stracę miejsce. Nie, nie, nie. Za ten manewr to, kolego, trzeba cię pokarać. Bronimy 16! Obrona Częstochowy. O kurde. To teraz lekko obstrałem gacie. Na 9. To jest dopiero 5. okrążenie. No i mnie Kraken wyprzedził. Czy będę w stanie go skontrować, czy żegnamy się z 16 pozycją? Chyba się żegnamy. O, sorry. O, Jesus Christ. Okay, we've got a full course caution. The safety car's out. Keep an eye on the delta. We need to keep it positive to avoid a penalty. Copy that. Go down, maintain positive delta. Okay, we've been informed of an incident which has resulted in lots of loose debris on. No to jest, to ja jestem tym incydentem, no. Zjeźdź do boksu na tym okrążeniu. Pitting this lap then. Come into the pits at the end of this lap. Tak, trochę właśnie mi wyszedł Ricardo z kwiatem. Tylko jak cofałem, to nie przypieprzyłem w nikogo. Dobra. Tak, na wszelki wypadek zaznaczymy, że tak. Mamy safety car. Pierwszy w tym sezonie. Na interki może, no nie, ta pogoda chyba się nie poprawi. Ale zapytamy jeszcze. Prognoza pogody.
Full wet seem like the best tire for now. No, mówię, że full wety. Intery, czemu nie? No ale widzicie, że nie! To jest głupi po... Dobra. Jak jest głupi, to macie rację. To musi być Strategic Master Stroke, tak zwany. Lecimy. I tak nie mamy nic do stracenia. Sorry. O Jezu, ty, kurwa, jakby ktoś umarł. Chat zechciał, żebyśmy założyli intery. Ja się posłucham. Dobra, jestem gotowy. Mechanicy też w gotowości. Ty faktycznie, słuchajcie, bo tu mamy dwa samochody bezpieczeństwa z lewej strony. Jest samochód bezpieczeństwa i samochód bezpieczeństwa. Okay, let's go now. Come on. Perfect job from you and the crew there, mate. We're delighted with that. Look after these tires now. Ale czemu tak? Ty, no jedzie się dobrze. Chyba. Zaraz sprawdzę na hamowaniu jeszcze. Da się na interkach. Majstry! Skąd wy to wiedzieliście, żeby intery założyć? Ja nie czuję w zasadzie teraz praktycznie żadnej różnicy między interami a wetami. Jeszcze zobaczymy w tych szybkich sekcjach toru, ale wydaje mi się, że nie ma tragedii. Widzimy nawet, że jest dobrze. Tylko wątpię, żeby te intery mi wytrzymały do końca Grand Prix. Będę się potem męczyć ze zużyciem tyłu. FSO top. Tu zobaczmy. Jest w zasadzie tak samo jak na wetach. Tutaj z hamowaniem. Czy się wyrobię? Wyrobiłem się. Nie no, jak z tego jeszcze wyciśniemy jakieś punkty, porobię 24-godzinnego streama z F1 23. Witamy w gronie majstrów, maestro. Dziękuję ci bardzo za wsparcie. Nie trzymajcie za słowo. Na pewno mogę hamować trochę później niż jadąc na łetach. Tylko czy ja zdążę dogonić samochód bezpieczeństwa, to ten się zwinie, nie? Z roboty. Trochę straty jeszcze mam. Jak ocena gry póki co? Jest lepsza niż F1 22, głównie ze względu na model jazdy, ale kiepsko zoptymalizowana, dużo błędów i jakichś dużo dziwnych zmian niepotrzebnych. No ale jest też czerwona flaga i dystans 35%. To z plusów tych takich pomniejszych. Tak, średnio ich doganiam. Usunęli time triala na mokrym? Pff. Ja tego nie rozumiem. Czemu usuwać, po co usuwać rzeczy, które... Albo grzebać przy rzeczach, które nikomu nie wadzą.
Dobra, chyba są mili, czekają na mnie, aż dogonię kolejkę. No ja tu cisnę, ile fabryka dała. Nie no, ja wierzę Avril Golowi, 9 na 10, najlepsza ocena F1 jaka powstała. A, bo oni będą też jeszcze zjeżdżać przecież. Ale co, to Intery założą, czy dalej Wety? O, Intery chyba poszły w ruch. Ale to zrobiliśmy, majstry. Nie no, my to jesteśmy jednak genius. Our genius is almost frightening. Tylko czy ja to wytrzymam? Czy ja się utrzymam? Jezus Maria, się przestraszyłem. Mogą być lagi, bo strasznie mgliście na to, że się zrobiło. Ja nie widzę nic. A to wszystko przez ten pył, przez ten dym. Chwilę go nie ma na ekranie i jest w porządku. I wracamy do normalności. A nie, przepraszam, pojawił się rozpikselowany dym. Czemu ten tak zjechał? Kolejni zjeżdżają. Ile my tu jeszcze posiedzimy? Na której pozycji w ogóle jesteśmy? Na 14. Na 7 już. Ale się mieszają. O, czekajcie, czyżby kamerzysta zapomniał się przemieścić? Mamy to! Nie zostało to do końca jednak naprawione. O, wracamy. No teraz na pewno jest skupiony na samochodzie bezpieczeństwa. Okrążenie 10 i co? Mamy 7 pozycję. Nie no, ja nie mogę tego skończyć w punktach, to byłby skandal. Maldonado spadł na 12. A może cały wyścig za samochodem bezpieczeństwa już dojedziemy, byłoby zajebiście. Nie będę musiał wtedy jechać tego toru. Oh, fuck. Co ja robię tu? A oni na wetach jeszcze są! Czemu oni nie zjechali? Ha! Jazda! Kondiana zbrodniarz Łek prowadzi w Azerbejdżanie! Ale jajca ty! Pytanie, jak długo? Perez na drugim. Lecimy! Teraz przestrzelić tylko hamowanie. Nie przestrzeliliśmy. Trzymamy pozycję. Trzymamy szyki. I jeszcze dużo czasu spędziliśmy za modem bezpieczeństwa. Nie będę musiał się tak mordować na tym torze już. Nice. Nikt się tego nie spodziewał. Nawet ja. Ale będzie ciężko, majstry. Będzie ciężko się utrzymać na prowadzeniu. Ale w punktach jest posibilitość. No to nie zdąży się rozpogodzić. Jedziemy do końca na Interach. Moje Intery są w najgorszej dyspozycji kondycji. Spośród wszystkich kierowców na torze. Kurde, Perez, król torów ulicznych za mną. Jeden błąd i tracę kilka miejsc. A błąd na przykład może mi się przydarzyć już tutaj.
Nie przydarzył się. Dziękuję za taktycznego Jawson. To kiedy 24 godziny stream z F1-23? Nigdy! Ja mówiłem, że zrobię tego streama. Chyba ci się coś przesłyszało. Nice! Obroniliśmy się. Mamy w sumie jeszcze dużo tej baterii. Dobra, moje pulsacyjne zhamowanie zadziałało, nie przestrzeliłem. A ja myślałem jeszcze kilka minut temu, że wy mnie skazaliście na porażkę, każąc zjeżdżać po intery. Ja głupi! Jak ja mogłem tak myśleć? Tutaj raczej będzie ciężko gdzieś zaatakować Kondianę. Najgorzej będzie na prostej wytrzymać. Perez, nie atakuj mnie tutaj, proszę. Ała. Nie będę hamem i prostakiem, nie będę go wprasowywać w ścianę. Ale to było niebezpieczne. O kurwa. Przestańcie tunelować się za mną. Polonez pała! Dobra, skręcę, wykręcę, dobrze jest. Co, muszę tak zrobić 5 razy? 6, sorry. Będę tak dalej mocno wciskał te klawisze, to znowu popękają. Zmęczące jest to Grand Prix, ale zaskakujące. To będzie jedno z takich zwycięstw mega niespodziewanych. Jeśli to dowiozę oczywiście, bo jest opcja, że nie. Ale zdarzały się już w naszej historii, w historii Kondiany, ale senior. Takie bardzo dziwne, nietypowe zwycięstwa. Po co mi pogodynka, skoro mogę was zatrudnić? Ty, faktycznie, czemu mam przewagę? Sekundę. Oni tam gdzieś się próbowali zaatakować? Na chwilę sobie odetchniemy w takim razie. Bardzo dobrze. Chyba na okrążeniu 13 Perez się nie będzie za nas zabierał. A możliwe, że on ma damage. Ależ to teraz elegancko przejechaliśmy. Coś tu jest, coś jest na rzeczy. Możliwe, że ma damage. I teraz błagam, mam nadzieję, że wyeliminowali ten głupi skrypt, że jak ktoś jest tylko lekko uszkodzony, to zjeżdża do boksu. Chyba nie zjeżdża. Chyba będzie atakowany w ogóle. Przez Okona! No to chyba... Kondiana załatwiła króla torów ulicznych. Strasznie dużo traci. Piastri jest piąty, Ocon jest drugi. Oho. Co się dzieje? Czy to jest kwestia Pereza? To jest chyba... Maldonado piąty! Perez odpada!
Kurde, po co ja włączyłem powtórkę? Chuja, i tak zobaczymy. Perez się po prostu poddał. Stwierdził, pierdolę, nie jadę. Tego gunwa. Tak mnie załatwiła Kondiana. O, to było w głupim miejscu. Załączone. A myślałem, że to będzie najgorszy wyścig sezonu. A tu tak. Ale mam paliwa w zanadrzu. Pompki trochę tam oberwały. No dobra, Okon dojechał i podejrzewam, że reszta stawki też dojedzie. Bo no nie mamy, nie oszukujmy się, nie mamy tempa, żeby tutaj walczyć. Ale tak się to wszystko ułożyło, że no prowadzimy. Będzie walka z Okoniastym. Kurde, gdzie go zaprosić? Lepiej chyba, żebym ja był na wewnętrznej w razie czego. FSO, musisz. Tak, żeby się mogli zakrzyknąć That's a historical win. Kondiana. For you and for our team. Ale to jakoś tak bokiem tam jechał. No ale Piastri już aż tak szybko nie podjeżdża. Być może tam też jest jakiś damage. Jest lekka przerwa, no ale też dogania, też odrabia. Tak jest, na prostych jesteśmy szybcy, a nawet w sumie jakoś specjalnie nie szliśmy w ten silnik. Ale przewaga wynika z tego, że silnik Ferrari, który sobie zamontowaliśmy, jest na start najmocniejszym silnikiem. Więc możemy sobie trochę... Ty, to taktycznie to rozwiązaliśmy w FSO. Mieliśmy już przewagę silnikową na dzień dobry i ulepszyliśmy sobie od razu podwozie i aerodynamikę. Teraz nawet trochę dystansu nad Okonem zyskaliśmy. Dobrze przejechany drugi sektor przez Kondianę zbrodniarz Wang. Ale już z powrotem jest pewnie mniej niż pół sekundy. Proszę mi teraz nie lagować, dziękuję. Teraz zostawię sobie trochę baterii. Tutaj Hamilton chyba się wciska o konia z temu i robi to skutecznie. I mi się wciska. Kontakt. Ale żyjemy. Nie ma żadnego zapisywania. Teraz co się wydarzy, to bierzemy. Bierzemy w ciemno. Ale już teraz na przejściówkach, jak się warunki trochę poprawiły, to nie ma takiego problemu z przestrzeliwaniem hamowania. Naprawdę, na łetach był dramat. Teraz mamy trudniejszego rywala za plecami. Po co wy chcecie tego save'a? Nie robię żadnego save'a. No chyba, że crashnie. Wtedy będę bardzo niepocieszony. Zrób save'a dla spokoju. No dobra. Ale to wyjadę, chociaż będę w jakimś miejscu, gdzie opyla się zrobić save'a. Czyli na przykład tutaj. Tu jest bezpieczne miejsce, żeby zrobić save'a.
Nie robiłem tego jeszcze tutaj w tej grze. Yeah. Okej, okay, Hamilton jest zajebiście blisko. Ale teraz pokażemy mu naszą prawdziwą moc FSO. No dawaj, dawaj. Jak jesteś taki szczwany. Dobrze, muszę tak jeszcze wytrzymać dwa okrążenia. Jesus. Ja traciłem po 3-4 sekundy na okrążenie na samym początku. A teraz przecież... Teraz to nawet nie wygląda tak źle. To nie jest jeden korowód, jesteśmy trochę poszatkowani. Okej, okay, przestało padać. No dobra, zrobię już te 24-godzinny stream z F1, ale po prostu zostawię grę odpaloną w menu. I będzie, i odbębnie. Fantazja Futbolu, dziękuję ci bardzo za super czata. Kamcia się cieszy, dobrze. O, donejcik od Christiana. Kondiana musisz, jak nie teraz, to kiedy? O panie, tu było teraz niebezpiecznie, przez to chyba, że jest troszeczkę już suszej, bardziej sucho. Dziękuję Christian za sowitego taktycznego donejciocha. Ty, on nawet nie ma startu do mnie, Hamilton, jak ja się rozpędzę. Final lap! Wow! Jeff! Good job, Kondiana, on lap togo. Calm down and finish the lap. Dobra! Ja jestem calm dołowany. Dziękuję ci, Lordzie Mausie, za potężnego, taktycznego, sowitego donejciocha. Oszczędzam, nie wykorzystuję, ale on się będzie mi wciskał! O nie, o nie. O nie. Ale spokojnie, mam plan! Mam plan! Nie! Tu jest szeroko. O kurde, Hamilton, nice. Dobrze! Żyję! Jedziemy! To była wina Hamiltona. Kompletnie. On nie wiedział, że trzech w jeden zakręt to nie zadziała? Chyba musimy highlightsy zapuścić po tym wyścigu. Nie, naprawdę, nie spodziewałem się takich emocji, kurwa, w Azerbejdżanie. Że tu będzie się tyle działo w tym wyścigu, że będzie trzeba się tak zajebiście mocno bronić, że pogoda... Dobra, Hamilton chyba uszkodzony. Chyba to mamy. Ja jeszcze sobie pojadę po kramerzniku dla widza. Nikt nam tego nie zabierze. Kondiana zbrodniarz, that's a historical win. You are not leading the championship now. But we are very proud in FSO. Fantastic. I need a moment. Ale w jakich bólach i męczarniach. No to przypisać trzeba wam, że jednak mnie podkusiliście, żeby założyć te intery. Grande FSO.
Fantastyczne zwycięstwo. Patrzcie, jak to jest zasługa całego zespołu. Pięknie się cieszą. Nie mamy żadnych sponsorów na kombinezonach. Jakieś wybrzuszenie tam ma. Ale brawo, Kondiana Junior. Brawo, brawo, brawo. Gratulacje. Dołączyłaś do grona zwycięzców, podobnie jak twoja stara. I teraz się oczywiście znowu rozpadało. No właśnie, polski kierowca w polskim zespole. Polska górą. Jazda z kurwami. Brawo, Kondiana, ale maszeruje. I teraz jeszcze w pierdol komuś spuści. Dawaj, Hamilton, chodź się napierdalać. Pach, pach, pach. I po robocie poskładany chłop jest. No oczywiście musieliśmy dostać jedyny słuszny puchar. Tam ją spryskajcie, panowie. Oczywiście szampanem. Ocon na podium. Ale przepustka najważniejsza. Tak, to jest od kilku lat już. Ja też jestem zwruszony, majstry. Na drugim streamie takie jajca. So then, it's time to see how this result affects the Drivers' Championship. After an incredible performance, Lewis Hamilton. Jezu, już mi przed oczami przeleciało, że. O nie! Nie można. Nie zapisało się nic, straciliśmy cały postęp. Ale na szczęście to tylko powtórka. Pierwszy raz widzę taki błąd. Wiem, Jackson, spokojnie. Zorganizujemy. Tak, patrzę sobie teraz mój grafik. 7 o 7 mam czas. W 2056. Tutaj może, tutaj się wstrzelę w moim graficzku. Także zapraszam Ciebie wtedy bardzo serdecznie i wszystkich zainteresowanych na 24-godzinnego streama z F1. Co ciekawe, wiele osób wie, co to za nawiązanie 7 o 7. W każdym razie, Kondiana wygrywa kontrowersyjne Grand Prix Azerbejdżanu, jednak well done Baku. Oczywiście nie dowierzali sami. Nigdzie się nie zapisało. Nigdzie to nie będzie uwiecznione, niestety, majstry, że Kondiana wygrała. Ale będzie, ale wygrała. Wygrała wyścig. FSO pojechało. Świetne Grand Prix. Pastor Maldonado skończył na miejscu 6. Brawo. Sprinty, rezultaty, czyli co? Czekajcie, co się teraz stanie, jak ja nacisnę wyświetlanie powtórek? To chyba zadziała, nie? Czy się teraz cała gra wykrzaczy? Nie, no jest. Zobaczmy to jeszcze raz. Aha, czekajcie, bo mogą być w sumie kurwa lagi. To zaraz zobaczymy, czy zobaczymy to jeszcze raz. Już myślałem. Okej, ale teraz niby lagów nie ma. Teraz znowu są. Dzięki, Christian! Kondiana, zapraszam do Red Bulla, zadzwoń. Pewka, że wpadnę. W Red Bullu zawsze są najlepsze imprezy, najbardziej zakrapiane. Spokojnie, zaraz się rozkręci, zaraz się rozpędzi strumyk. Są tylko lekkie lagi. Związane z tym, że jak... O! Jak jest dużo deszczu, duży pył wznoszony. A, dynamiczna kamera. Super. Congratulationen, Kondiana. Widzicie, co by się... I byśmy nie wygrali tego wyścigu, jakbym stwierdził, że dzisiaj jadę 2, a nie 3. Tak miało być. To było przeznaczenie. Ja wierzę, wierzę w takie rzeczy. Od dzisiaj. To była walka Lord Maltz, żeby się w ogóle w torze utrzymać. Żeby nie przestrzelić punktu hamowania. O, to teraz pokazali. Jeszcze powinienem dodać jakąś muzykę do typu... O!
A wiecie, co to jest? To nie jest kwiat, Ricardo. To jest Lewis Hamilton Monaco 2008. Rozpieprzyć się w bandzie, żeby zjechać po świeży komplet opon i wygrać wyścig. Tak, to jest typowe Monaco. Hamiltonowe Monaco. Tutaj nic nie uleciało z Pereza, więc ja nie wiem, gdzie on się uszkodził. Bardziej Singapur 2008? A co było w Singapurze? Chyba nie chodzi ci o Crashgate, bo to musiał Pastor się dla mnie rozwalić. O. Aha. Okej. Nie wiem, czy to przypadkiem nie zapisanie gry popsuło nam powtórkę. Okej. To klasyfikację proszę mi pokazać w takim razie, bo tu się teraz porobiło. No, w sumie aż tyle się nie porobiło. Kondiana Zbrodniarz Junior jest siódma w klasyfikacji z 37. No nie pokazało, wydaje mi się, że to przez save'a. No nie wiem, czy to było specjalnie, ale tam atakowałem jakiegoś Williamsa chyba. 37 ma Kondiana, 16 ma Pastor. A to oczywiście pozwoli nam przeskoczyć w konstruktorce Astona i to dosyć konkretnie. A tu jaka walka między Red Bullem, Ferrari i Mercedesem? 107, 104, 104. Wspaniały to był wyścig, nie zapomnę go nigdy. Dalej, wracamy do siedziby. I znowu, kurwa. To miał być krótki stream, a wyszły 4 godziny. Chciałem jeszcze dzisiaj nagrać odcinek kariery, a to może przełożę to na jutro. Ale nie, bo jutro mamy Breaking Pointa przejechać. Spokojnie, do Monaco jeszcze trochę czasu. Monaco nie będzie następne. Okej. Odnośnie tego streama 24 godziny jeszcze. Nie wiem, czy dam radę zrobić 24, ale postaram się zrobić jakiś taki najdłuższy w historii. Tylko nie wiem jeszcze, kiedy to zrobimy. Majsterkowicze, to by było na tyle dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, za obecność. To były ciekawe wyścigi. No, dosyć dużo emocji dzisiaj podczas Grand Prix. Ja nie narzekałem na nudę. I kontrowersje oczywiście jak zawsze u mnie na strumyku są, jak najbardziej. Zobaczymy co dalej, postaram się dośmiesznić Breaking Point, jeśli się okaże nudny. Szybka jeszcze takie szybkie podsumowanie F1-23. Dziwna to jest gra. Dziwna, zbugowana, słabo zoptymalizowana, ale z lepszym modelem jazdy i to powoduje, że wyścigi są przyjemniejsze do rozgrywania. Tak to podsumuję, a teraz lecę, idę sobie tam obok coś zjeść. Wam też polecam. Trzymajcie się ciepło. Do następnego. Dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za oglądańsko i za wsparcie. Cześć, cześć. Papa. Kup są zajebiste miniatury. Jesteś depeściak. Narty!